Let's go. Cholera, Korea jest. Nie ma miejsca. I kto to rozdawał? Co to za szajs? Gdzie są nasze czwórki? I co tutaj w ogóle na headline zrzucić? 4-3-3 i Europa, European Unrest i ich wywalić z Jugosławii? No, pewnie trzeba unrest na dzień dobry. Ale to jest oburzające. No to wtedy nie trzeba było obstawiać do czterech moim zdaniem, nie? No tak. Albo ten sam manewr zrobić Trumanem, a i sobie zostawić na 3 punkty, bo jednak kiepsiuteńko z obsami. Nie, no. Tak, ale po pierwsze European wywala im obsy, które mogą ewentualnie na Distal chcieć, a nie mamy ani Comecona, ani Warsaw, więc mi się podoba, żeby czuli presję na Europie. Po drugie, wydaje mi się, że lepiej, żeby Truman został w deku, a jest European Unrest nie wypada z deku. Choć obsy też są raczej... Plusy są takie, że perczy nas nie boli aż tak. No dobra, trochę nas boli w sumie. Wszystko boli. Blokada też nas boli. Czyli Coś sobie. takiego? Nie, nic, się zastanawiam. Czemu 3-3? Czemu tak? Dlatego, bo jak headlinujemy European Unrest, ich wywalamy z Jugosławii i nie mają dostępu do Włoch, więc moim zdaniem dawanie aż 4 do Włoch i tylko to 2 może, do to może, Iranu. To może we Francji ten jeden lepiej. Do Iranu. Możemy we Francji, choć nie wiem, czy jestem fanem. Nie mamy socjalistów. Ani De Gaulle, ani Suezu. Nie, ja bym nie dawał na 4-1-3. Znaczy dobra, nie wiem, kurczę, bo tak nie lubię takich rąk, kiedy nie ma sensownego headlina. Jest też zawsze opcja, żeby headlinować speciale, ale Suez... Słuchajcie, no jak tam polecam socjalistami, no to nam usuną Suez Germany z Francji, no to na jedno wyjdzie, nie? W sumie. Czy źle mówię? No, nie, 4-1-3 to nie bardzo, albo 4-3-3, albo 4-4-2, no 3-3 trochę ryzykowne, ale no dobra, może i ma sens. Ja bym generalnie 3-3-2 bił, ale wiadomo. O nie, no to nie jest ręka na 3-3-2 na pewno. Nie mamy jak się bić obsami w Europie. No. Ale w Europie jak spadną socjaliści, to nas przywrócą i prawdopodobnie tak, jak stracimy Włochy, także. No, dobra. Z jakimś tam prawdopodobieństwem. Dobra, jedziemy z tym. Dobra, teraz nadzieja, żeby Pedro nie było jednak, nie? Bo kurde tutaj... Ani socjalistów. Kurczę, ani De Gaulle'a. Nie no, ogólnie jest źle w tej turze, więc... Zobaczymy. Jakby tak Marszala mogli zheadlinować. No. Czyli w Iranie. No to dobra, to może tego tu przewrotu odstraszę. Okej. That's good. O, to prezent trochę w naszej sytuacji. No. Że mają jeszcze na przykład middlista albo coś. Skoro im wrzucają. Albo kiepskie opsy, nie wiem. To by było bardzo miło, ale nie wiem, czy możemy na takie luksusy liczyć. Znaczy to nie jest bardzo absurdalne założenie, dlatego bo nie mamy właściwie żadnego z super dobrych headlinów ZSRR poza Vietnam Revolt, no i ewentualnie Nasserem, no nie? Ale nie widzieliśmy Suez Crisis, nie widzieliśmy Perja, jakby... Nie wiem, czy jakby mieli Europę, to pewnie by w sumie Europę raczej zrzucali. No tak, na pewno. Azja to jest zawsze drobna oznaka słabości w headline dla Sowietów. No właśnie, bo może to oznaczać też brak żadnej z dekart, bo tak to by coś do Tajlandii weszli, może by próbowali coś podziałać. Właśnie, z jednej strony mogli się po prostu bać defektorsów, ale z drugiej strony ja totalnie nie wierzę, że mają dekola na ręce i po prostu zrzucili Azję ze strachu, nie? To jest dziwne. Nie ma opcji. No to dobra, no to dobrze, no to wygląda to nieźle teraz. Lepiej niż przed headline to wygląda.
Mniej źle, bo wystarczy. To Azja, Azją. Teraz tak. Teraz tak. No to Daka musimy trzymać na blokadę, nie? O! Kto tam wywęszył ten Bliski Wschód? Kurczę, żebyśmy mieli dwie trójki jeszcze, nie? Bo to od razu, od ręki gra tutaj Egipt, Liban. A ja bym tak zagrał anyway chyba. Jednak? Lepszy plan. Ja proponuję, bo jakby, co możemy teraz tak, zastanówmy się, Bliski Wschód, czy jest szansa, żebyśmy go, nie wiem, raczej tu będzie remisowo. Ja bym w kosmos walnął. Nie, nie. Ja w ogóle nie wiem, czy my chcemy cokolwiek walić w kosmos w tej turze. Znaczy, możemy, ale... To nie jest priorytet raczej. A może rzeczywiście tak po prostu na bezczela, na Bliski Wschód, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście no może wyjść ból i cierpienie, ale... Bo ja mam... Bo jedna moja myśl jest taka, że w sumie jeśli są słabi, a wyglądają jakby byli dość słabi, to i tak by wrzucali te punkty do Iraku i to nie musi nic znaczyć. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że wrzuciliby coś do Korei, gdyby mogli... A wiedzą, że my nie mamy Bliskiego Wschodu, bo byśmy go headlinowali zamiast, kurde, East European. Nie, no, załóż, że oni mają Bliski Wschód. Po prostu. Właśnie tak mi się wydaje. To... Czekaj, blokada. Tak, to właśnie ignorujemy. To właśnie... O to właśnie przeklinałem, że czemu nie mamy jeszcze jednej trójki, ale no trudno. No, okej, bądź moja opcja. Wrzucili dwa Irak, jeden Korea. Choć to jest już życzeniowe trochę, ale... Nie no, nie będą się bujać w Korei, jak mają prawdopodobnie Bliski Wschód na ręku, a Azja zeszła. Nie, to zawsze Korean War jest jakimś odstraszaczem. No. Nie? A nie wiadomo, że... Dobrze, independentów też nie mają, więc Roman może spokojnie poczekać na lepsze czasy. Szczególnie, że Distala nie widzieliśmy. No. A Distala się już mogli cykać, zagrać w headlinie. Dobra. Okay. No dobra. To teraz mamy chwilę luzu. Można... Dobra, można Koreańczyków, albo można do Libii. Do Libii. Speciala. Przy czym właśnie z Koreańczykami bym mocno poczekał, ale zaraz, właśnie kurczę, bo nam się już konkretnie kończą wtedy karty. Tak, obsy. Szlak. Zwłaszcza, że oni jeszcze nie mają milopsów, a wypada mieć tą dwójkę na kąt przewrót. My mamy zamiar wejść do Francji w tej turze, nie? Nie ma czym. Patrząc na nasze opsy i patrząc na to, że Azja jest zeskorowana, ja bym się zastanowił nad Wietnam into przewrót Wietnamu. Jeszcze nie, za szybko. Nie teraz. A ogólnie to tak, pewnie. Tylko, że ja... No, jakby się to na AR6 udało zrobić, jakby jeszcze dawką był tak wysoko. Tylko zależy, jak będziemy wtedy stali z milopsami my i oni, nie? W sensie nie wiem, czy możemy dopuścić do Defconu cały czas tak wysoko. Kurczę, może jakąś jedynkę do Libii? Tak powolutku. Ale to daje im strasznie łatwy przewrót, nie? Do Francji tak. Francji i tak nie zajmiemy w tej turze. No tak, ale jakoś trzeba tam pompować. Kurczę, głupia sytuacja, bo aż mnie trochę kusi Koreanka w kosmos. W sensie, że nie chciałbym jej grać na wydarzenie, bo to jest dawanie zbyt wielu milopsów. A oni mogą mieć biedę milopsową w tej turze. Albo Koreanka na wydarzenie i przecierpieć, ale no wtedy... Ja bym grał Koreankę. Jedne? Czy milopsami cokolwiek poza Libią jeszcze bierzemy? Białe przewroty, czy? No być może Malezja, zależy jak tam, czy pójdziemy na Wietnam, czy nie. Oni teraz prawdopodobnie nie mogą sobie pozwolić na wyrzucanie obsów na bitwę o Koreę, więc nawet jak przegramy, to nie jest duży deal. Największym problemem są te milopsy, ale nie wiem jak dużym. No dobra, no, można i tak. Zobaczymy, jak im rzuty wchodzą. To tak nisko. Rozumiem, że Korea. No wypada jednak tam być. No, teraz już tak. Okej.
No jest oczywiście lepsza metoda, grać Koreę na wydarzenie. Czemu nie zrobiliśmy tego ostatnio? Wiem. Ja, jakbym mógł sterować twoją ręką, to bym tak zrobił, ale niestety, sam rozumiesz. Znaczy nie no, wyrwaliśmy na tym Chiny, to nie była jakaś tragiczna decyzja, bo gdyśmy po prostu poszli w Koreę na wydarzenie, no to oni zapunktują tę dominację bez bujania się. Nawet gdyby wojnę udało nam się wygrać. Dobra, tylko trzeba będzie troszeczkę jedynkami pomachać już teraz, bo za dużo ich mamy. Właśnie, bo tu chciałem zasugerować to z Wietnamem, bo jedynki generalnie są raczej bezużyteczne i zastanawiam się, czy Kuor w okolicach Wietnamu nie jest na naszą rękę. W sensie to jest riski, że możemy im oddać Tajlandię, no. Ale nie wiem, czy mamy coś lepszego do zrobienia z tymi jedynkami. Piechota do Libii moim zdaniem. Jeszcze raz? No piechotą do Libii wpychanie się. Na dwa razy? Tak. Patrz co oni robią. O, tutaj, oni, no tak i podejrzewałem, że oni będą szli w to właśnie. Oni zajmą Saudi w następnej i my też zajmiemy w następnej. Więc czyli jak mają skorzyść, to będzie naszym. Coś takiego? Dokładnie tak bym zagrał teraz. Chyba tak. No. Potem Rumunem, a potem Rumunem. Wiem, że to jest trochę bez sensu tak patrząc na to z punktu widzenia kanonu gry. Ale wiadomo, że mają Bliski Wschód. No wiadomo. Bardzo duża szansa, że walną teraz w Libię, owszem, ale wtedy przynajmniej mamy ten cel do przewrotu. To prawda. To wtedy z Petrelem. Co prawda wtedy też tracimy szansę z Wietnamem, ale Wietnam można sobie zholdować, bo możemy na sera zrzucić, jak już oni ten Bliski Wschód zapunktują. Jeśli mają Bliski Wschód. Ale no wiadomo, że mają. I gra jest bez sensu na 10 różnych sposobów, jeśli nie mają. No kurczę, kto zajmuje Saudi w pierwszej turze ruskimi, jak nie ma Bliskiego Wschodu? Zgadzam się, tak. Nasze. O, na to bogato. No dobra. Milionerzy cholerni. Okej. Okay. To mnie zdziwiło. No Europy nie mają, bo czemu mieliby skorować Azję? Chyba, wiem. Że... Nie no, to... A teraz się zastanawiam, czy socjalistów nie mają. Socjalistami nawet jeśli nie mają dostępu do Włoch. Tak? Czemu mieliby headlinować Azję zamiast socjalistów? Myślisz, że mają socjalistów nie. I Azję? I z... Nie ma szans, ale no, to nie. I tak warto zająć Włochy. Teraz już bym dał special Libia Włochy. Tak. Na pewno. Aha, bo nie możemy im dać Romanian. No to darmowa dominacja. Poza tym, no. Znaczy, ale nie mają Europy, nie? Wiem, ale no będą mieli my czy oni. Swoją drogą trzeba będzie uważać, żeby nie stracić do tej obecności w Europie. Raz to socjaliści prawda. By wycięli. Tak jest? No tak bym dał. Dziwny był ten przewrót we Włoszech. Troszkę zaczynam wątpić, czy Bliski Wschód, no ale ich ruchy są trochę bez sensu w przeciwnym razie. Jednak. Jeśli mają Bliski Wschód, no to teraz raczej wypadałoby, żeby przewrócili. W Libii. Last chance, jednak nie. O kurczę. No dobra, zaczynam w to wątpić. Dobra, i teraz jest okazja na Wietnam faktycznie. Aj, Wutegri. Tak. No. Oni teraz mają jedno AR, więc... Okej, okay, w sensie... Ha. No zawsze mamy jeszcze tego Romana na odbicie w razie czego. Jeśli mają Bliski Dokładnie. Wschód faktycznie, w co wątpię, bo wtedy Syria no nie ma sensu. Musieliby go skorować. Dobra. Rzucamy? No rzucamy. Tylko teraz to wyżej boją. Niż w Korei. A, good enough. Elegant. I potem Roman na poprawkę tam, gdzie będzie trzeba. No pewnie w Iraku, chociaż być może oczywiście w Wietnamie będzie trzeba. Chociaż okay. Jeśli zapunktują Bliski Wschód, ja bym zrzucił na sera jednak. Bo ustawiać im dominację do zera w Europie, not fun. Patrz, nie mieli jednak. No proszę. Okej, okay, czyli trzeba poprawić w Wietnamie Romanem jednak. Disturbing. Kurczę, co to była za gra z ich strony w takim razie? Dobra, ale to
Okej, dobrać socjalistów jest spokój. Nie ma socjalistów. Nie dobraliśmy socjalistów. Szlak. Dobrego headline'u też nie. Chociaż independenci właśnie nie są aż tak, tak o tym źli. myślę, niestety. Choć nadal mam. W sensie wtedy mają presence do zera, a nie domination do zera po socjalistach. To jest. Cztery PZ-ki jakiś. różnicy. Przyjmę. Tylko Destal nas wtedy boli na headline'ie bardzo. No boli, ale jest Defcon 5. Także Destal nie jest szalenie prawdopodobny. Prum. Pytanie, czy nie wolimy Captured Nazis, ale chyba nie. Nie. Nie daje nam żadnej korzyści to, że zrobimy to szybciej niż później. Independence? Na to bym stawiał. Paweł. Wiesz co, korzyść nam taką daje Nazi, że jak oni nam zagrają, to jakby będziemy mogli automatycznie odpowiedzieć, żeby dwóch nie wysłali, nie? To jest nasza korzyść. Pytanie, czy jest mała. Istotna, żeby liczy się tylko, jeśli by mieli trafić. No dobra, jeśli trafią co, pierwszy. Co oni mieliby wysyłać w kosmos, bo NORAD? Znaczy, przede wszystkim teraz to będziemy się raczej bujać w przewroty, więc nikt się nie będzie specjalnie szarpał. Defcon jest 5, więc jest dużo rzeczy do robienia, a oni mają mało rzeczy do rzucania w kosmos. Poza NORADem to właściwie nic. To jest chyba dobry argument, tak. Upsi. Kurde, czyli 50-50, że mają jeszcze Europę. I zaliczą sobie piąteczkę niestety wtedy. Jak nie mają, to w sumie na ich miejscu bym chyba z Włoch ściągnął tylko jeden i przewracał, nie? No, można. No, bo nie mają dojścia do Włoch, więc to możesz mieć rację, że tak zrobią. Clark Test, Manner, Red Scare jeszcze w grze, także czym jakby co. Dobra, teraz już trzeba by uważać na blokadę, czyli Suez pewnie przyczaimy. To i tak tu coś z tego będzie trzeba odstawić. Dobra, dwie czwórki są. Brzmi jak ile kart zeszło? 11 zeszło i 3 usunięte z gry. Pokaż mi na discard jakbyś wszedł, bo coś nie zaznaczyłem. 13-3 powinno być u ciebie, jeśli zaznaczyłeś już socjalistów. A nie, sorry, powinno być. Disturbing. No tak. Piąteczka dla nich. Okej. To co możemy zrobić, my biedne żuczki? Dobra, nie mamy czego przewracać. Aha. A skoro nie mamy czego przewracać, to Włochy są jakimś tam problemem. Nie aż tak dużym, bo Europa zeszła, a Bliski Wschód nie, ale jakimś. To, wiesz, można po prostu De Gaulle'a i no, zobaczymy. Ale De Gaulle jest. Znaczy, można De Gaulle'a, tylko De Gaulle wrzuca nas do Francji, przez co Suez staje się niegrywalny. I jeśli zakładamy, że na pewno... Suezu i tak nie gramy. Właśnie, ale granie De Gaulle'a to zdobywanie się Francji albo Włoch, nie? No właśnie, dlatego ja bym zasugerował, że... Dobra, szat, bo można Suez zagrać teraz w zasadzie. Ja bym zagrał Suez teraz i wrzucił coś w stylu Włochy, Francja... Pakistan albo Laos? Albo Niemcy nawet? Niemcy są mniej istotne. Raczej myślę o Malezji może. Albo Laos w ten sam to jest dobre, to jest dobre. Włochy, Francja, czyli wtedy holdujemy De Gaulle'a po prostu. No. Event i ja nawet, w sensie ja rozumiem, że wtedy na blokadę musimy wyrzucać czwórkę, jeśli zagrają nam blokadę i to no, lepiej wyrzucić trójkę niż czwórkę, ale przynajmniej wtedy... Nie, no sfoldujemy te gola i spokój. Dobra. To... Let's go Swiss. Czyli Włochy, Francja, Laos, dobra. Tak, żeby nas nie wycięli z Tajlandii. Ta Europa wygląda. Europa wygląda tak.
Ja bym się spodziewał z ich strony teraz chyba przewrotu Pnaos. Mogą, I ale mamy bo. mało możliwości odpowiadania na to, bo właściwie tylko Arab Izraeli, który daje im milowcy, jest do gry. Ewentualnie naziści, choć Czy nie, chyba no można lepiej po prostu zagrać pięciem. wejść do tej Tajlandii. Ten, to, że Defcon jest 5, a nie 4, też w pewnym sensie ułatwia zrobienie tego. Dobra, czyli byliśmy trochę za mało czujni, trzeba było jednak zostawić plus jeden we Włoszech zamiast aż do Libii zapewniać sobie dominację. Chociaż no to było w zasadzie takie, Nie no, no, jedna czwarta liczyliśmy na szans, to, że że mają. dostaną socjalistów i Europę. Właśnie No to, to nie. tak, to po pierwsze. Po drugie, liczyliśmy na to, że mają Bliski Wschód. Przecież plulibyśmy sobie w brodę, gdybyśmy overprotektowali Włochy na 1/4 szansy i nie zaliczyli dominacji na Bliskim Wschodzie, która No. była za darmo z tej perspektywy. To nie był błąd z naszej strony, moim zdaniem. Chyba, że to jest pokłosie, chyba, że liczymy to jako pokłosie tego, że zaczęliśmy 4-3-3, ale O, ja. no, w tym kierunku bym poszedł, tak. Nie, no to ich Ja powstrzyma od przewrotu w właśnie. Iranie. Właśnie to. Teraz, jak zobaczyli 3 w Iranie i nic tam nie zrobili, to łatwo mówić, że się nie przydało te 3. No właśnie. No i tak. Noż kurde. Okej. I to w dodatku trzeba im się Okay. odwdzięczyć przewrotem, co gorsza. Chyba trzeba. Bo inaczej Granie? w Tajlandii. Znaczy, jest jeszcze opcja NATO into Israel, nie? Gdzieś musimy przewrócić. Nie ma Chyba już lepszego wrócimy. celu i nie będzie. Znaczy. Ja, probably. Aha, wtedy że masz. Poczekaj, Tak, wiesz w sensie, co? no, proponuję, żeby wrzucić 4 do Izraela, ale to jest Aha. tylko na chwilę rozwiązanie, a. Nie, no ma to sens w zasadzie. Tylko Nie, nadal ale. to nie rozwiązuje problemu tego, gdzie przewracamy, i Nie, no i tak tworzy w problem. Iranie, ale przynajmniej Arabi są za darmo już, na pewno. No ale teraz nam pieczną w Laos albo w Wietnam, a tak to tutaj przynajmniej mamy. Właśnie to jest też to, nad czym się zastanawiam, nie? No Wybiórka. wtedy można spokojnie Arabami odbijać już. Tak, to Nie, no prawda. dobra, Ale możemy walnąć w ten Iran, jeśli też o mnie chodzi, chociaż potrzebujemy no, piątki, żeby było przyzwoicie. Znaczy, okej, to be fair, ja nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje, że jeśli walniemy w Iran i to się okaże sukces, to super. Jak walniemy w Iran i to się nie uda, to oni prawdopodobnie walną w Panamę albo w Libię, ale podejrzewam, że może w Panamę. Choć, no nie wiem, walną w coś i to się może udać lub nie, ale no jeśli wtedy nie wywrócą tej Libii jakoś szczególnie, no to mamy jeszcze drugą czwórkę, którą wtedy możemy walnąć do Izraela już na Defconie 2, nie? Niby Wtedy problem z kolei tak. się robi taki, co jeśli wtedy pozbywamy się obu tych czwórek i dostajemy decoil na twarz do Tajlandii i Algerii. No to jest Myślę, że największy minus. nagroda za Iran jest bardzo wysoka, bo po Tak. pierwsze, wiem, że to jest 5-6, ale i Middle East i Azja jest nagrodą za ten dobry rzut, więc myślę, że. Dobra, Tak, spróbujmy ale walnąć, bo szczerze mówiąc, potrzebujemy tutaj dobrych wyników, dobrych rzutów. zgadzam się, tylko to jest nagroda za nasz dobry rzut i to, że nie odbiją Iranu, bo Defcon jest 4. Nawet jak się odbiją, no to przynajmniej mają, może nie zdołają odbić całkiem. Kurde! No, No dobra. 6 kontra 1. Hiszpania, kurczę. Zaczynam mieć czarne myśli. to nie wygląda dobrze teraz. No, póki co to nie mogliśmy z tym nic zrobić raczej. Czy nie, no tam To. mogliśmy być ostrożniejsi w Europie troszkę może, żeby zapewnić sobie tę obecność. Nie wiem, czy mogliśmy.
No dobra, to zawsze mnie właśnie wkurza, jak jest wymiana rzutów 6-1. O Wow. Jezus. O, przynajmniej też jeden. Tylko nie wiem, na ile to dobrze dla nas, że nie mają nic w Panamie teraz, bo Gdyby może mieli CIA, CIA... to by tego nie zrobili, tak. Tak, oczywiście, ale skoro my nie mamy i oni nie mają, to znaczy, że jest gdzieś w deku i mogą je dobrać, nie? Proponuję, aby Germany, Angola. Tak? W Afryce już byśmy się... Znaczy, okej, okay, ja podejrzewam... Z Angolą się... Znaczy, dobra. Są albo... Wydaje mi się, że są dwa podejścia do tego, co teraz robimy. Albo wrzucamy te cztery do Izraela i jednak bierzemy remis na Bliskim Wschodzie i raczej mamy go zapewnionego do tego, bo Nasser jest u nas w ręce. Albo zakładamy, że oni mogą mieć Dikola na ręce i bierzemy teraz Tajlandię i Angolę i się zabezpieczamy przed tym. No, ja bym założył dekola. Ja bym sobie... Generalnie no to jest cztery... 4 punkty za 4 ten operacyjne, za 3 bibiki, a to są jeszcze kosztem tego, że na planszy się nie rozejdziemy, nie? Więc myślę, że póki nie ma tych D-card, to byśmy znaczy, się tutaj... kurczę, właśnie, bo ta wojna arabsko-izraelska to jest coś, co mnie... Znaczy dobra, no już bez jaj, no to jest, są 2 punkty, jeśli wyrzucą 6, to jest 1/3 punktu no, wartości to jest... oczekiwanej już. Tak. Ja, w sensie ja rozumiem, że jak rzucają, to mogą równie dobrze wrzucić i to, ale to wtedy już i tak nic nie zrobimy, więc nie ma się co tym zadręczać chyba. Dobra, tylko że Niemcami się może nie zajmujmy, jeśli już to ja Francja albo kolejna Tajlandia. Nie, a Niemcy nie, jeśli mają te kola, to Niemcy nie mają znaczenia. Francja, jeśli... Znaczy, jeżeli bijemy czwórką, to trzeba Tajlandię zająć, nie? No Tajlandia i Angola, jeśli gramy anti-decol scenariusz, to tak, na pewno. A może od razu Arabów jednak. Bo... Arabów i co podejmuje? No Tajlandia i Angola. Że coś takiego? Mm-hmm. No to chyba to daje nam troszeczkę więcej możliwości reagowania. Sure. No i ładnie. Co za szczęście. Teraz już lądzisz po naszemu. To jak Middle-East to teraz chyba, nie? Chyba, że Dekol jeszcze jest na to. Nie, Dekol Desta jeszcze jest możliwy, więc... No wszystko obie jest możliwe. Mogą mieć. Mogą, kurczę, trochę było to dziwne, jeśli by mieli Middle-Easta, że nie poszli w Libię jednak. Bo wtedy zapewniali sobie dominację na Bliskim Wschodzie. Nawet przy rzucie 1. Tak, prawda. Zaczynam myśleć, że mogą go nie mieć. Mi się wydaje, że mają distal i nie mają Middle East. Wydaje mi się, że czyszczenie Panamy czwórką, nie wiedząc gdzie jest CIA i wiedząc, że Middle East jest jeszcze niezeskorowane, to jest znak, że mają distal i nie chcą, żebyśmy się pchali do Kolumbii na depko nieba. Tak mi się wydaje. Na pewno to jest... No patrz, wywęszu. Wolałbym się mylić. No dobra, czyli to 3 do Tajlandii, 1, no 1 można do Niemiec w tym układzie. Albo do Birmy. No nie ma, nie, Birma. Może rozpaść znowu po chwilę. Raczej bym Niemcy zablokował. Zwłaszcza się, nie boimy tak, się tej. Nie weźmiemy. No. Ale jeśli, kurczę, teraz jeszcze dekolem poprawią, to się zdenerwuję. No, to już będzie mało poważne, szczerze mówiąc. No, bo pierwsza tura, no to jeszcze. Coś tam weszło, coś nie weszło. Oboje, no, obie strony były biednawe. Ale w drugiej turze... No, obsy obie strony miały na bogate, ale oni, no, skuteczniej rzucali. I te kombosy jednak. Destal. Europa z... Okej, się rozprzestrzenia. Siła wytchnienia na zioli, tak. Gistów, no dawaj. I De Gaulle'a nawet będzie można zagrać sobie. Ja, jak nie dostajemy blokady na twarz, to moim zdaniem Dikol na event i... Trudno. Znaczy ma to oczywiście minus, że oddajemy sąsiedztwo tak, z Włochami.
No i Algeria, nie? No, Tego sądu Algeria Algierii. to podejrzewa, że zdążymy ogarnąć. Nie, też ma znaczenie, racja. Nie zdążymy ogarnąć Algerii. Kurczę, to Pytanie, może na ile jednak w oni kosmos. mogą. Pytanie, na ile oni mogą się zajmować teraz Algerią, nie? Ale. Też Truman się wtedy staje normalnym eventem, jak zagramy tego, choć nie wiem, to chyba nie ma dużego znaczenia. Przynajmniej nam socjalistami nie wytną już obecności w Europie. Co by się nie Mają na stało. ręce 5-year plan i blokadę i się zastanawiają, co grać. Już się będę bawił w tego proroka, to mogę się bawić do końca. Dobra, przynajmniej jest dominacja w Azji. Może coś się z tego urodzi, chociaż teraz pewnie załatają. A! Cholerny Sprawdźmy to. prorok. No. Tak wyglądało Ale na to, zaraz, mogę kurczę, przecież powiedzieć. oni mieli panikę na ręku. I defektorsi, czy tam... No ale socjalistów z Europą grali, nie? No to. No tak, ale mogli jeszcze potem się przywitać. Nie, dobra, racja. Nie, już Wszystkie był możliwe jaj. kombosy. Nie widząc też dwóch niebieskich czwórek, to już byłby jaj trochę z ich strony, moim No, zdaniem. no. No dobra. Czyli albo De Gaulle w kosmos, albo De Gaulle zagrany. W Znaczy, dobra, jakby oni muszą przewrócić Angolę. Ja bym grał na event generalnie, bo tak, to też też ich bym grał na event. Ten De Gaulle może potem wrócić i zrobić jeszcze jakąś przykrość. Tak. Ja jestem zwolennikiem grania eventów przeciwnika, kiedy tylko możliwe, a oni mają rzeczy do robienia. Dobra. Grałbym event. Że wiecie, będzie bardzo niebiesko, bo ich eventów spadło 6, a nasz tylko Independent Red, także. Muszą i tak wypełnić południową, muszą przewrócić Angolę, mają Indię do wzięcia. No, będą dużo miłych rzeczy mieli mają do swoich. niestety, właśnie podsumowałeś. No co ci poradzę, tak rzucili sobie, to no, tak mają. dobra, dobra, niech dobra, będzie. Klikaj tam, będziemy wiedzieli, połowę ręki będziemy wiedzieć zaraz. I to jest Wow. dobra wiadomość wreszcie jakaś. Dobra, mamy dekola. Dobra, już wam mówię, co oni mają. Middle East, Warszawa, Formozan i CIA. Znakomicie. No to trzeba by ich na Containment, CIA-u, tak? Containment dostaje dodatkowe value za to, że CIA zagrają. Perch jest ok, ale nie jakiś nie. szczególnie, więc chyba bym zostawił. I duck and cover jest ciekawe, bo CIA neguje. No i mamy interwencję, więc wiemy, że nie mogą się wydostać z tego CIA, jeśli zagramy ducka. No ja bym ich trzymał na CIA-u. Lubię, jak przeciwnik ma CIA. O, ja bym zagrał ducka. No i nie wiemy o żadnej wojnie, którą mogą mieć, więc potencjalnie się nie wydostaną z milopsów, nie? No. Dobra. Tak, jest zgoda. Let's go. Jest. Zwłaszcza, że mnie też trochę niepokoją PZ-ki, jakby mieli jeszcze przytulić gdzieś więcej, to dakt pomoże. Prawda. Tam wyzruje mi drisz po prostu. Pamiętajcie, że oni nie wiedzą o tym daku, mogą skedajnować. Nie. Come on. No, to by było. Nie, Middle East był bardzo logicznym headlinem z ich punktu widzenia, bo tak, to wtedy nie pchamy się do Izraela. Dobra, ja mam taki pomysł, że skoro Middle East jest wyrzucony, a Sadat przyjdzie w Midwarze, to jest, rzucam pod rozwagę pomysł, żeby spacować Dicola, wywalić na Serana event i holdować containment albo Red Scare Perch. Albo UN Intervention, w zależności. Ja bym UN-a holdował, ale zrobił tak jak mówisz. Naset na event jako kosmos. Okej, okay. Mówi to opinia? No chyba interwencja, brzmi przy... Kurczę, no dobra, interwencję albo panikę. Containment nie warto, moim zdaniem. Panika też... O, obsług jak UN-a gramy, no i szkoda UN-a grać tak na jeden. Tak, znaczy mi cały czas chodzi tylko o to, że przyjdą te wszystkie miłe midwarowe rzeczy. Tak, i panika tutaj im dowali, no. Trzeba by zająć, tak, trzeba by zająć Algierię, trzeba no by zajmą, nie będzie okazji. Europę, bo Algierię? No, oni w zasadzie teraz nie mają wyboru. Albo zrzucają Europę, jeśli mają, albo zajmują Algierię. Nic innego nie ma sensu.
trzech kart nie znamy. Muszą być. No bo Azja to i tak będzie remis, widać. O, jest niebiesko na no, w Azji to tak, chyba ale tylko wojna może. Nie zrobimy tam no, Battlegroundów, oni nie zrobią country countu. No, dwa do Algierii, zgadza się. Cambridge nie znaliśmy, to już znamy. No dobra, to się można powolutku rozprzestrzeniać. Nawet no można spokojnie na serem zająć te... Aha, tutaj chcesz? No, zajmą Irak, Indie. Nie ma szans, żeby tego nie zrobili. No, ja bym... Znaczy nie, no można się do Indii przytulić, czemu nie? Już można dorzucić jednego do, o właśnie, Angolii. Pytanie, czy... Znaczy, bo jeśli chcemy... Nie, paniki jeszcze nie graj. Nie znają jej też. Norad... Policzmy sobie na spokojnie, ile obsów jest do zagrania, ile co by tutaj zająć. Zrobiliśmy na pewno tak. Dobra, to zakładając, że interwencję zatrzymujemy, to... 1, 4, 6, 13 obsów. To w cholerę. Dobra, to zajmiemy i Meksyk, i tutaj Europa, Francja. W sumie nawet tak... Może by Zair tak piękny tutaj. Zair. To za szybko. Raczej bym postraszył te Indie faktycznie. Znaczy, okej, co do zajęcia Zairu, to ja się nie spodziewam... Sorry, telefon. Zajęcie Zairu jest o tyle dobre, że przez to, że wywalili nas z Panamy tym cholernym przewrotem, to nie mamy dobrego AR-6. A pójście do Kamerunu, nawet jeśli oni z powrotem sobie skipną ten Zair na swoją stronę, no to pójście do Kamerunu jako AR-6 to jest jakiś dobry threat na Midwar. Dobra, tylko sobie. Jakby mają dużo rzeczy do robienia, ja nie jestem przekonany, czy jak teraz zrobimy coś innego, to oni nagle sobie zbustują ten Zair, no nie? To nie zróbmy, wydaje się. Zróbmy tak, to było dobre. Francja, Birma, Angola nawet, dokładnie tak zrobiłeś. No, to ma sens. A ten Zair to można by jakieś Hail Mary Realignment zrobić jednym obsem, czy tam dwoma. Właśnie... Znaczy, Realignment ma dobry secondary target w postaci Algerii, do której oni mają dojście, ale to im zawsze drainuje obsy z ręki i mają dobry jakby target kolejny jako Chile, które nie są aż tak dobre, bo Allende, ale muszą go dobrać jeszcze. Znaczy ja to nie zakładam, żebyśmy używali jakiejś trójki do realignów, raczej tak jedynka góra, dwójka z polowaniem na Fuksa. No i właśnie mówię, że tak bardzo głupi pomysł, żeby użyć trójki. Wywalenie ich z tego Zairu brzmi dobrze. No to wiem, ale... I mamy dużo obsów. I za to... Okej. Okay. Ale to zakładasz cały czas, że byśmy jednak... No dobra, najpierw i tak tego dekola można w kosmos wysłać. Tak, dekola można w kosmos, Olimpia... No dobra, to proszę wyślijmy go. Bo nie mamy nic pilnego do roboty. A, trzeba było realigny tą szóstką robić. To nie ja powiedziałem, żeby Dikola w kosmos. Wiem. Tylko wykonuje wolę ludu. Vox Populi, Vox Dei. Tak jest. Dobra, tylko właśnie nadal nie jestem przekonany, czy nie zatrzymać by sobie... O, hello. O, CIA. Dobrze, ale że ten tak... Tego kurczę perża bym jednak być może wstrzymał. Ten percz brzmi... O tyle dobrze, że jak dobiorą na przykład coś w stylu, do tego CIA dobiorą sobie Grain Sales Inksona. No dokładnie, dokładnie tak. Nie? Coś co życzeniowe myślę. No, pewnie. Dobra, no, załóżmy, że zatrzymujemy Perdża, nie? Wtedy gramy na opcji 7 rzeczy. Co z tym robimy? Dwa do Meksyku i z takich rzeczy, które trzeba zająć, no to jest właściwie tyle. Więc to zajmij Meksyk i zobaczymy co dalej. O, można RPA zająć, no nie? A to takie bardziej opcjonalne już. Ale jaki tu masz Battleground? Znaczy nie, no bo jeszcze jest kwestia Europy do rozważenia. No dobra, Meksyk ich tak trzeba, bo tam ich za dużo by mogło być. A, Socgov, tak? No. Dobra, pasuje? Tak, to spokojnie. Poświęciłbym jednego obsa na realign w Zairze. Uda się fajnie, nie może, uda, no to... To możemy huknąć na serem, nie? No, raz na loterii można zagrać. Po taniości.
chyba wolałbym rzucić containmentem, realignment i ewentualnie Naserem zająć Zair, ale to może jestem zbyt greedy. No trochę tak powiedziałbym. Okej. Przyjmuję tę krytykę. Defektorsi. Wiemy coś jeszcze o ich ręce? CIA Formozan. CIA Formozan i coś. Not impressive. No dobra, to co? Łup. Loteria da? Loteria. Dawaj. No dobra. Z kontynentem by wyszło. Skąd wiesz? No, tak jak wiedziałem o Five Year Planie i blokadzie. No, coś ty jest. Dobra, czyli co? Containment. Można RPA i Włochy na przykład. Bo jednak te Włochy to ja bym koniecznie wzmocnił o jeden. O dwa niekoniecznie, bo Francja i tak wtedy zostaje wrażliwa. Blokada dalej może być tą ostatnią kartą na ich ręce. Aha, czyli najpierw interwencja, tak? Najpierw interwencja i potem i tak trójką. Dobra. Lepiej mieć trójkę na odpowiedź ewentualną niż nie. Dobra. Fajnie by było wejść do Gwatemali sobie, ale to w AR6, czyli... Co tam, interwencja na obsy do Włoch na przykład. Tak jest. Oni z naszej ręki znają containment i interwencję? Tak mi się wydaje. Containment i interwencję wiedzą i perdża nie wiedzą. Racja? Mm-hmm. Tak, dokładnie. Znaczy, z ich punktu widzenia blokada byłaby trochę dziwna jednak na wydarzenie. Zwłaszcza, że wiedzą, że jakąś tam trójkę mamy i podejrzewają, że będziemy chcieli holdować containment. Właśnie z ich perspektywy blokada... No mi się wydaje, że to, co powiedziałeś, to jest właśnie dobry... Aha, sposób, że argument, żeby blokadę, zapolować. Nie? Nawet jeśli coś innego czaimy. No, żebyśmy nie mogli holdować containmentu. Mm-hmm. Dobra, ma to sens, okej. Okay. Więc... Dobra, czyli najpierw trzeba zacząć od interwencji, żeby zostawić te większe mystery. Powiedzmy, no dobra, obojętnie, czy Włochy, czy South Africa. Okej, no sępią się na kosmos. No kurczę, rzucają przyzwoicie, niestety. To był eufemizm tak zwany. No, znaczy nie no, mieli jedno pudło, jedno przeciętne. A kosmos im wszedł na 100%. No dobra, no. Interwencja do Włoch, sounds good. Doesn't sound good to be fair, but... Wiem, no ale coś za coś. A ta panika może ich tak pogrążyć w przyszłej turze. No, same niebieskie dwójki dobiorą. Nie muszą mieć samych, wystarczy trochę. Jak jeszcze uda im się nie wejść z CIA. Nie dostać Breżniewa. No jak dostaną Breżniewa, to przynajmniej nie zajdą z CIA za darmo. Tak, to prawda, masz rację, to jest ważne. Także ta ósemka na budziku niepokoi. Znaczy wiesz, problem jest taki, że jak headlinujemy Perch, to oni po prostu AR1 grają z CIA, nie? No, pewnie, ale wtedy też dowiemy się, jak bardzo w kiblu siedzą. Albo my. Dobra, czyli ostatnie jeszcze pytanie z containment, bo Gwatemalę dałbym dość na pewno, ale tutaj pozostałe dwa. Albo Włochy, Francja, albo jest inna opcja, oczywiście. Właśnie teraz otwiera się morze możliwości. Tak, ale czemu oni woleli jednak Formozan wysłać w kosmos zamiast Marszala? Bo potrzebowali obsów, żeby wypełnić południową i stwierdzili, że to jest wystarczająco dobre. Dobra, to tam po kurduplach jest... daj. Aha. Tak, bez UK? Ja bym dał UK. Dobra, bo nie blisko do tego, NATO, okej. Okay. No i Hiszpania dwa kurduple. Turcja, nie? Bo tam, tak. Oni tam mają dostępy. Albo i co, Turcja? No chyba, czy Grecja. Żeby Grecja raczej, no mają dostępy, co zrobią. Okej. Okay. Znaczy, Marszal niby brzmi strasznie, ale tak naprawdę to jest poddanie jednego regionu, który i tak był na naszą korzyść. I nadal socjaliści go zerują, nie? Znaczy na headline. Dobra, czyli containment teraz już jest jasny. O. Guatemala jest jasny? Co, południowa Afryka? No tak. Tak, żeby tutaj na pewno nie było ukradzionej dominacji.
No dobra, byle nie dostali południowej. Hunta i Brashwar. That's something. Panama, that's something. Podoba mi się. No dobra. Tylko teraz Red Scare jest właściwie forced, bo jak dostają Missile Envy, to na czwórce dostają Red Scare, a na trójce dostają Comecon. Więc właściwie nie mamy wyjścia. Nie, 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 mamy wyjście. Czekaj, bo Hunta dalej trzyma CIA, nie? No. Hunta trzyma CIA, tylko jakby wtedy już nie możemy headlinować Purge'a, którego holdowaliśmy specjalnie po to. Możemy go zagrać potem, ale ma dużo mniejsze value. Czy ma tylko trochę mniejsze value, bo jeśli oni naprawią, to naprawią czymś no, space'owalnym. Nie, ja bym tutaj trzymał ich na tym CIA-u jak najdłużej. Poszedł Huntą, no. W sensie, no. No i spróbować. Znaczy, chociaż, kurczę, dobra. No. Kurczę, okej, bo to Missile Envy naprawdę boli. Mm-hmm. A mi się wydaje też, że... Ale Missile Envy bez Wilbury oni zagrają. To za duże ryzyko, oni prowadzą i to jest, wiesz... No mogą mieć Wilbury. Zagrają! Nie wiem. Nie. Znaczy... Szczerze nie. I don't know. Kurczę, no jest dylemat. Z drugiej strony to fajnie by się zobaczyło, co mają na tej łapce. Ja bym bił Huntę tutaj. Właśnie pytanie, pytanie, jak bardzo smutni jesteśmy, jeśli oni nam po prostu oddadzą AR-1 z przewrotem Zairu i pokażą nam rękę, będąc na Purge'u, no, no, to jest mocny argument, wiesz. Czy to nam przeszkadza, że oni zagrają to CIA, no. Jeśli je zagrają? Plus, jeśli zagramy Huntę przeciw Breżniewowi na przykład, no to wtedy już będziemy musieli zagrać Purge jako event. Mm-hmm. Bez tempa. Dobra, nie, dobra, to jest argument, to może rzeczywiście perdżem no dobra, ale poczekaj, zobaczymy. Poczekaj, to co zrobimy w takim razie, to gramy perdża, oni nam oddają CIA, bijemy w Zair i wtedy co? No. Brashwarem atakujemy któreś z Ameryki Południowej? Być może no, Huntą, zależy co tam mają na ręku. Właśnie najpierw no, może tak. Huntą, żeby trochę wzmocnić efekt Brashwara. Możemy też zacząć nawet od Panamy. Aha. I zacząć robić jakieś dymy w... non-battlegroundach, żeby Hunta miała bardziej podatny grunt. Możemy spróbować Brashwarem wyłowić na przykład Wenezuelę, a potem jeśli będziemy mieli Wenezuelę po Brashu, to Hunta jest dużo lepsza niż po prostu wrzucana w taki beton. Mi się wydaje, że mamy dużo opcji i jeśli nam oddadzą CIA będąc pod Purge'em, tym lepiej, że się dowiemy, co w trawie piszczy. No dobra, stresuje mnie bardzo można oczywiście też, wynik. Nie, dobra. Można też zaholdować Zetskera na kolejną, nie? Nie, nie. W sumie? Znaczy teoretycznie tak, ale to nie lubię aż takich kart holdować. Ja bym ich przydusił już teraz. Dobra, rzucam perdę. Znaczy to jest fajne kombo z tym, z CIA-em. No dobra, to jest minus. Mogą zgarnąć dominację Afryki. Ale to jest kontrowane przez CIA. A jeśli teraz rzucają Afrykę, to nie oddają, to bierzemy Huntę na event z przewrotem Battlegroundu i oni siedzą z CIA dalej. Nie zrzucą Afryki teraz. Jeśli mają Afrykę, to nam ją teraz pokażą z CIA, moim zdaniem. No i nie. Chyba, że mają i Afrykę, i Południową Amerykę i liczą na zwycięstwo na punkty w tej turze. Ja na ich miejscu bym być może nawet przeholdował CIA i po prostu walił w Angolę. Ale dobra, okay. Nie poszli. Okej, okay, to ujawniają się. Brak o, Voice! Colonial Puppets. So good. Dobra, mają kulturalkę, czyli mogą to zrobić po chamsku. Double tak, Chiny. Mogą zagrać Chiny into kulturalka into Chiny. No. Dobra. Ale wiemy, że dostaniemy Asknota tak na 90%. East European tak. Jest dla nich problematyczne, więc Comecon gramy jak najpóźniej, bo ja nie... Oj tak. Mogą próbować to spaceować nawet jak na moje, ja bym się nie zdziwił. Nie, nie, no East European sam się naprawi, więc... A to... tak. Znaczy Comecon, Comcon możemy wywalić Kennedy, nie? Jak dostaniemy, bo dostaniemy na pewno. Wcale nie trzeba im dawać tego. Dobra, czy masz wszystkie karty pod kontrolą, które oni mają? Wszystko jest. Dobra, rozumiem, że przewracamy Angolę, bo co mielibyśmy robić? No tak, tak, trzeba polować na maksymalizację szans. Kurde! No, shit. Jaja, no come on, dobra, że nawet dwójki, czy... nawet dwójki nie było, no. No poje... Wiem, że no. Fajna o ten. Czy shuttlem teraz overturnujemy Angolę, bo nie. Oni nie mogą nic z tym zrobić? No, ja jak oni co oni tam mieli w ogóle z wysokich kart? Żadnych w zasadzie, Chiny. Tylko Chiny.
Nedli, EU, Kulturalka. To są ich trójki. Nie, no może już jednak czas zacząć cisnąć południową. To co, Brasz w Wenezuelę? Nie, nie. Nie zaczynamy od Brasza, zaczynamy od Panamy, albo czegoś w tym stylu. Panamy, no właśnie. Tak, jasne. Być może nawet zaczniemy, czekaj, od hunty zacząć? Chciałbym to dobrze wykombinować, żeby zrobić cały zestaw. Żeby jeszcze... Nie możemy nic zrobić obecnie. Nie mamy dobrego realignu, nie możemy nic przewrócić. Ja bym zagrał Brasha, dlatego, bo jak trafimy Brasha, to hunta staje się super useful, dobra. Bo wtedy mamy jakieś realigny chociaż. Dobra. To no, Panama, tak. Okej. Okay. Panama, Brasz, hunta, to jest dobry kolejność. Znaczy hunta to jest potencjalnie hold. To jest potencjalnie hold. Szczególnie jeśli... dobra, już nie będę narzekał na tą Angolę. Ale kuźwa! No to było wnerwiające. Zresztą, że to jest ręka, podczas której możemy robić wrażenie. Właściwie, wiesz co, poczekajmy jeszcze z tym Braszem, aż oni tam w południowej powzmacniają się troszeczkę. Pewnie już teraz zrobią. Ja bym na ich miejscu bym teraz już zagrał Chiny. I overki. I co, Wenezuela i Brazylia. Tak. Okay. Bo i tak muszą zagrać Chiny w tej turze, no to nie jest opcjonalne. No, nie jest. Za dużo krapu mają. No, nie oddadzą nam Voice'a i Kolonialsów, skoro mogą tego uniknąć. Oddadzą, no pewnie oddadzą Kennedy'ego. To zresztą nie jest zbyt useful. No nie jest. W przypadku... ale poczekaj. W takim przypadku chociaż... Brasz by poleciał w... Ale nie, zaraz. Oni Kennedy'ego w kosmos wyrzucą przecież. No tak. Bo mogą przecież. No ale ty, a co? A skąd oni wiedzą, co mamy? Nie no, mogą myśleć, że mamy południową. Nie, myślę, że wolą nam oddać Kennedy'ego na AR-7, niż go wyrzucić w kosmos, ryzykować, że my go dobierzemy po reshufflu, jeśli do niego dojdzie, i mieć cały czas z tyłu głowy, że możemy coś zdiskardować. Jeśli na przykład są scenariusze, gdzie to jest dla nich tragedia, jeśli na przykład w siódmej turze dobierzemy Kennedy'ego z South America, czy coś takiego. A poza tym jakby problem chyba jest taki, że oni chcą jak najmniej ryzykować i teraz w tej turze jest super mała szansa, że mamy akurat południową, a jest szansa 50% taka, że oni po prostu trafią kosmos i nie będą mogli spacować Graina ani tych wszystkich dwójek, które teraz holdują, nie? Oni nie mogą, oni chyba nic nie chcą spacować w tej turze, bo holdują trzy złe dla siebie dwójki niebieskie i jeśli trafią cokolwiek w kosmos, to są z nimi stack do końca życia. Więc dostajemy Kennedy'ego na 1000000% moim zdaniem. No jest to argument. I chyba teraz gramy huntę z przewrotem Kolumbii, by the way. Myślisz? Dlaczego tak? O huntę. Przecież to tam po prostu zajmą, nie? Jak przewrót w Kolumbii, no to sobie odbiją. No właśnie, jakie oni mają... kulturalkę mają jeszcze. No mają... No bo Chiny zagrali. I Chiny chcą zagrać jeszcze raz, żeby nam nie dawać żadnego gówna niebieskiego, nie? W sensie, tak mi się wydaje. No właśnie. A pokaż jeszcze raz, jakie oni mają trójki. Nie mają dobrych trójek. Z trójek mają Asknot, European, który im czyści Europę. Asknot, którego chcą zagrać na AR-7, a nie AR-2. Aha. I kulturalkę, którą chcą zagrać na event, żeby mieć Chiny po raz kolejny. Dobra, to my im się możemy wchamiać tam do Wenezueli. Przy czym to jest oczywiście ten minus, że... A nie, będziemy mieli Kolumbię prawdopodobnie. Rzeczywiście, nie, hunta... No, moja idea jest taka, że hunta... Przewrócić Kolumbię, tak. Słusznie, no, podoba mi się. Paweł? Dobra, ma to sens. No minus jest taki, że mogą nam przewracać z powrotem, albo nie mogą tej Kolumbii. Nie mogą. Nie bardzo. Tak, no teraz Brasz i realign i do widzenia, nie? Znaczy, no najpierw to ja bym się jeszcze tam wpychał na Hama do tej Wenezueli. Właśnie możemy równie dobrze tam wrzucić szatla na obsy, nie? I nie. Oj tak. Bo jeżeli... W sumie tak. Bo my tam możemy porządnie się wpychać. No i jak teraz nie zajmą WWZ-li, to po prostu ją zabieramy siłą i potem Brasz leci już w Brazylię, która jest bez protection i której się raczej nie spodziewają, bo nie mają powodu się spodziewać. No ja nawet jak zajmą. Ja bym teraz robił obswar w Wenezueli. Jeśli no dobra, to było głupie dać nam wczesnego Kennedy'ego. Choć akurat z ich perspektywy, znaczy z naszej perspektywy wiemy, że to nie byłby zły ruch. Znaczy wiesz, trzy odrzuty, to nie jest złe.
Tak, jeśli Arab Izrael. No dobra, dwa na pewno i jeśli ten Comecon też wyrzucamy, no to. No, trzy, no tak? Oni mają unrest. Wyrzucamy Comecon. Tak, więc wyrzucamy już, right. Tylko, no to są takie trzy odrzuty, że każdy z nich moglibyśmy zagrać bez większego płaczu, nie? Trochę tak, ale no Portugista im daje instant dom w Afryce, więc trochę nie. Tak, są bardziej irytujące niż złe. Ale no, no tak. No trzeba będzie się w tej Afryce jeszcze rozepchać z powrotem niestety. Tak, ja nadal się zastanawiam, na ile nie chcemy kiedyś zebrać Angolii. I nawet to, co trzeba. Założyłem, że jak weźmiemy Wenezuelę, to Braż leci do Brazylii, to jakby chyba tak robimy, ale Algeria też jest jakimś targetem w razie czego. Bo nie, ja no nie Brazylia wiem, już jest overkowana, przygotowana dla nas. No, yeah. Afryka, wiecie, Afrykę możemy przy dobrych wiatrach subsami na przykład. No, subsy byłyby super dobre w tej chwili. No dobra, o! Oddali! Okay. No dobra, z jednej strony zrozumiałe. South Africa, żeby się zastanawiali? Chyba tak. No tak. Warto. Dobrze. To jeszcze raz dostaniemy Chiny, nie? W takim razie. No inaczej ich ruch jest bez sensu. No ale co, jakby tak, tylko nie mają nic super obvious teraz do zrobienia z tymi Chinami. No, oni zagrają tak jak Chiny. Fidela zagrają event. Teraz grają event Fidela. Dobra, to teraz Braż zanim wlezą do Urugwaju, co jest sensownym ruchem. No i rzuć już tak? Te 3 plus, no. Bartek, teraz. Kurde! No ale jest niepojęte, co z tymi naszymi rzutami? No straszne jaja, masakra. Niepojęte. No w tych, w jakichś Kolumbiach to nam rzuty weszły, ale Angola, Iran, teraz ta. Brazylia. Im ważniejszy rzut, tym gorszy. No. Masakrę. Już myślałem, że się grało brata. No. Trzeba było w Syrii brata robić w takim razie. No, 6 by wypadło, 7 by wypadło. W Somalii. Dobra, pytanie co teraz? Panamę na pewno trzeba w tej duży zająć, ale co jeszcze? No to jest jeszcze chwilka. Teraz oni co tam, w kosmos pewnie. Albo Andresta się pozbędą. Nie rzucają w kosmos, już ci mówiłem, że nie rzucam w kosmos. A, mogą zrobić taki. Z powodów. Tak. Zerowy ruch Andrestem mogą zrobić. No. Na ile my nie chcemy po prostu zacząć ich realignować na pałę? Zaczynając od Kuby, poprzez Brazylię, potem Algerię. Fajnie, z tymi rzutami. Kuby. No to jak kiedyś musimy zacząć rzucać, bez rzutów raczej nie da się wygrać tej gry, no. Bo w sumie co, no jak teraz... Chyba, że te... No, dokładnie. Dobra, pusty unrest. I co, potem pojedą Chiny i Kanady na koniec, tak? Dobra, pytanie w ogóle, czy teraz, bo oni to odbudowują, nie? No. Pytanie, czy my nadal discardujemy Comecon na Kanadiego? Myślę, że Comecon. Już wtedy niekoniecznie, faktycznie. Tylko właśnie, bo może tak robimy i liczymy na to, że sposób, w jaki wygrywamy tę grę, to jest jakiś late game z Czarnobylem albo coś takiego, nie? W sensie może po prostu warto im nie dawać darmowych punktów w Europie nigdy, żeby to był zawsze jakiś backup plan. Ja teraz co tam? No chyba bym zajął tę Angolę niestety, kurczę, że te obsy idą na takie gówno, to jest tak wnerwiające. Dobrze, ale to jest... No. Jeszcze oni nadal nie mają milo psów. No nie no, się przewrócą. Jeśli zagrają Kennedy'ego, to przewrócą te Gwatemale. Tak. Gorzej, że trzeba będzie pewnie zrobić te dwa diska. A nie, dawcie na. Dają nam propecje. No, coś musieli dać. Dobra, Nigeria, dobra, wiadomo. Ale to jest bardzo dobre. To jest bardzo smaczne. I teraz realimenty? Nicaragua, Sahara, coś takiego? No raczej, znaczy Kubę bym odstawił.
I to podwójnie może. No, aha, tak, w sensie. Oni teraz po prostu przewrócą Haiti i albo Nikaragua i Fred będzie zażegnany. Moim zdaniem Haiti wrzucamy, żeby musieli je przewrócić i je przewrócą. I jeśli im się co, uda, Saharan jeszcze? Uda, no to Kamerun albo Kamerun. Aha, Kamerun dla skuteczniejszych. Kamerun jest okej, okay, dlatego że teraz, że jeśli wywalimy ich z Zairu pierwszym realignem, to na Angolę drugi mamy na plus 2. I to jest oczywiście riski, ale możemy ich wywalić i z Zairu, i z Angoli. Ale ja bym dawał, nie, na Algierię raczej, czyli na Saharan, bo tam już jeden usunięty daje efekt mierzalny. O, to jest racja. Alright. Okej, to jest super dziwny pomysł, więc może to w ogóle bez sensu plotę, ale co jakby zamiast do Nigerii pójść do Kamerunu? Nie, dobra, nie, chyba bez sensu. Nie. Dobra, zostawmy tak. Weźmy już Battlegrounda. No, niech spudłują teraz tylko na tym Haiti i możemy ich realignować. Mogliby nawet w Saharan pójść, nie zdziwiłbym się. Oni mogą nas podejrzewać, Afrykę. Tak, wyglądamy jakbyśmy mieli Afrykę. Tak moglibyśmy sobie mieć. Tak, moglibyśmy. A, dobra, myślałem, że to było ironiczne, okej. Okay. Nie, naprawdę, zgadzam się, że moglibyśmy. Ten branż był trochę sas w Brazylii zamiast Algerii, ale jakby... Okej, okay, of course. Nadal nie mają jednego milopsa. No dobra, czyli co, Comecon, bo pozostałe dwa to odrzuty i co, zaczynamy realignować. Yeah, probably. Do Panamy trzeba wejść, nie? Na pewno. A to po odrzucie zobaczymy, co dostaniemy. Zrobimy po discardzie, nie? Zakładam, że to nas czeka. No, czyli co? Algieria, żeby przynajmniej jeden zszedł, a potem no pewnie Brazylia. Dobra. Może już Brazylię? Dla większego efektu? Teraz odwrotnie. Kurde! Absolutnie nic nie wychodzi. No, znaczy, nie no, dobra, karty nie są złe. Wydarzenia dostaliśmy znaczy, dobre, ale, karty ale liczysz przyzwoite. Na przykład, Brasza jako niezłą kartę, jeśli chodzi do tego, żeby wrzucić jeszcze. Jeden... Jakby tak rozdzielić karty i rzuty, dobra, teraz dwa scoringi i będzie poza... Nie wyrzucaj dwóch, trzeba, nie jesteś... dwóch. W kiblu jesteśmy, ale dwa scoringi będą nie trudne. Strasznie. Nie jest strasznie źle przecież. Wyrzuć dwie. Arab z Afriką, welcome to the Może no, będzie, może nie. Potrzebujemy wesołych rzeczy. Wywal dwie. To jest kopium. Papaj. Imigrant. Mało ciekawe rzeczy. Ale papaj nie jest bardzo zły. Możemy go zagrać jako ER7. Tego pana my wtedy nie zajmiemy. Nie, papaj na wydarzenie nie bardzo. Raczej bym poprawił realiny. Naprawdę? No ja bym poprawił... Europa i tak jest nasza, Brasza i tak nie ma w grze. Ale Europa jest nasza... Też oni duża szansa, że przewrócą Algierię, znaczy tą Saharan po prostu. Europa jest nasza na dominacji, ale Bertram jest w deku gdzieś i Truman jest w deku gdzieś. Więc jakby rozwalenie im Polski i zostawienie ich na samych szejki z Germany, no to ja nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł. Szczególnie, że Panama teraz nam nic nie daje, więc możemy albo realignować Algerię, która widzi, że jak się skończyło i nie, jakby nie wywalimy im dostępu do Algerii, do Brazylii też nie. Ale tu chodzi o to, że po ich przewrocie wtedy będziemy mieli coś do roboty, jakby coś w końcu się udało. Poczekaj. Afryka jest teraz naszą dominacją. Jeżeli my nie wejdziemy do Panamy, to jak oni nam zrobią Liberation Theology i wejdą czwórką, to mają kontrolę Ameryki Środkowej. No, musimy szalone ryzyka podejmować. Mają taką kontrolę, że Meksyk jest na minus jeden wtedy, nie? No. Ale to jest, zrobią z 5 punktów na... Ja bym realignował. Mamy plus jeden w Algierii, trzeba to z tego korzystać. A Europę, no w Europie na razie nie wierzę, żeby tam cokolwiek się dało zrobić. W końcu, kurde, muszą te rzuty zacząć działać. Wiem, teraz już na pewno nie zadziałają, jak tak powiedziałem. Zagrałbym papieja na event. Europa jest nieskorowana. Ty jesteś kapitanem w tym meczu, więc jak chcesz event, może być ale event. Ale mogę się... Okej, okay, w sensie mogę się przychylić do realignowania, ale wtedy bym realignował William Brantem, którego i tak nie zdiskardujemy, bo... Poszedł Asknot. No ale w kosmos można posłać.
A to jest zawsze jedna PZ-ka więcej. Ja nie lubię oddawać PZ-ek w takiej sytuacji. Plus mogą rozpocząć dym o Niemcy. Dobra, zadecyduję. Dobra. No dobra, jest dobrze i źle. Jest Bertrap. I ja bym rzucił Bertrap. Ale oni mają dwa... Nie, nie. Kurczę, bo oni mają Voice i Colonials. Ale co w takim razie? Liczymy na to, że nam to oddadzą? No nie, ale to, że nie oddajemy aż takich prezentów. Jest opcja CMC na zasadzie, że może się pofuksić z Missile Envy, w co nie wierzę. Nie, nie ma szans. No szansa jest. Albo jest opcja z ABM-em na zasadzie, że coś można postraszyć. Znaczy, dobra, okej, to jeśli odrzucamy scenariusz Bertrapowy, no to w świecie ABM-a możemy spróbować rzucić w Pakistan. I mamy Azję na ręce. I to jest jakaś próba wywołania game-changing scenariusza, bo no. Potrzebujemy czegoś, no nie? I to oj, przewrót Pakistanu brzmi jak coś. No, to może spróbuję. No tak, Indopak jest w grze jeszcze, to grozi. I teraz tylko się zastanówmy, bo co? O Jezu, tu przeklęty Indopak. No i Greina nie widzieliśmy, bo ja bym kurde zagrał tego Bertrapa, ale bez Greina jeszcze, to tym bardziej nie brzmi kuszący. Bertrap też może być fajny jako R7 jednak, jak już coś tam zrzucą z siebie. Tak, wiemy, że mają co wyrzucać, to jest prawda. Czy oni mogą headlinować jakieś scoringi? No wątpliwe. Polskę, znaczy tą Europę ewentualnie. Ewentualnie Europę, nic więcej nie podejrzewamy, tak. No można by wtedy jeszcze, no 11, bo skasować Niemcy. No właśnie to 10, nie? No oni będą mieli 0? Nie, nie umiem liczyć, przepraszam. Dobra, ABM? ABM. Dobra. Trudno. Liberation, no dobra, to troszeczkę może zmienić nasze plany. Czy to jest Pakistan anyway? Tylko, że wtedy to oni tam... Tylko wtedy oni mają Chiny do przewrotu Tajlandii. To jest bardzo niebezpieczne. To może być koniec gry, jeśli to trafi. Mm-hmm. Kurczę, jednak dobrze, że ten, że nie jestem kapitanem, bo nie muszę podejmować tej ostatecznej decyzji tutaj. Jeśli zagramy opsy do centralnej i oni Chinami przewrócą Tajlandię, co się wydaje dość obvious, i im się uda, to jest naprawdę źle. No jest dość źle. A jeśli wymienimy Pakistan za centralną i oni zeskorują za parę punktów, to nie jest bardzo źle. No dobra. Możemy oczywiście też sfejlować Pakistan, ale jak wyrzucimy kolejne jeden, no to nie biorę odpowiedzi. Teraz już zagwarantowałeś, że wyrzucimy dwa tymi słowami. No dobra, walnij to co, pan. Dwa w Pakistanie? Myślę, że już za późno. A to jest tak głupie! Jak tu można cokolwiek planować? Jak można cokolwiek planować, jak się tak rzuca? No kurde! To jest niepojęte. Trzeba było rzucać Bertrap i liczyć na to, że spędzą 8 tur w Bertrapie po prostu. Znaczy, szczerze, ten scenariusz z 8 turami w Bertrapie by się świetnie wpisywał w ich pattern rzucania kostką. Nie no, mieli dwa pudła jednak. Dwie jedynki rzucili, nie, czy jedną? Na pewno raz w Panamie rzucili na pudło. A nie, dwa pudła mieli, znaczy jeden średni, jeden pudło. No to pudło nam też zabrało akces do Panamy, takie pudło. No czy dobra, no trudno oczekiwać, żeby rzucili gorzej niż to jeden. YouTube. Of course. A dobra. Mignęło, a oni zajęli sobie Nigerię.
Czyli my zajmujemy nieszczęsną Panamę. No Jest. dobra, Znaczy, to już mamy... Znaczy, okej, rozumiem, że olewamy overprotection Angolii i tyle. No i tak już nie ma czekaj, eventów. Czekaj, czekaj, czekaj. Dwa scoringi są, dwa scoringi trzeba zagrać i duże. No tak, ale nie oddawajmy jeszcze Battlegrounda w trzecim regionie. W sensie zakładamy chyba, że oba idą na remis, liczymy na to, że nie wezmą Urugwaju right away, jak zagramy 3 do Panamy. Nie możemy im chyba oddać Panamy. Nie, nie Panamy, możemy dlatego, oddać bo Panamy. boimy się, że wezmą Urugwaj. No nie możemy. No to mamy tylko jedno zagranie sensowne. To jest No. nasz jedyny playable trio poza Bertrapem, który chcemy eventować. Może mają centralną i ją zagrają za minus jeden teraz i będzie spokój. Albo wezmą pana Angolę Opsan. Kurczę, Albo ciekawe, czy zagrają to prawda z tymi patternami, co to wielu ludzi narzeka, że są takie serie statystycznie nieprawdopodobnych rzutów. I że może wtedy trzeba grać naokoło tego jednak. że mają upośledzonego randoma zakodowanego. Właśnie to, ta gra dobrze pokazuje, w jaki sposób to jest zwodnicze, żeby dzielić to na rzuty i karty, no nie? Dobraliśmy, od czwartej tury zagraliśmy im Perch, Hunte, Brasha i ABM. I... Nie no, Perch zadziałał, bo nie zawierał Perch rzutów. Zadziałał, nie? Bo nie mógł nie zadziałać za bardzo. Okej. Dobra, czyli co? Aha, jeszcze mają Afrykę. A co my na to poradzimy? Nic. Nic. Czyli zrzucamy znaczy, południową. Znaczy, południowy trzeba schodzić, no. Tak? No co innego. Dało nam 6. Musimy... Aha, nie. Trzeba schodzić, bo może być tylko gorzej. Znaczy, z Afryką nie musi być tylko gorzej. Nie mamy czym walczyć, jeśli zechcą tak, wejść do Angolii. Nie mamy. Możemy dwa przewroty zrobić. Sure. Możemy tylko mieć nadzieję, że mają Europę. Właśnie? A okay. To też pożytek, chociaż kurczę, mogło być wyżej. Dobra, no, czyli co, Azja, bo cóż by innego. Co, zrzucamy Azję? Tak, przynajmniej nie mają Afryki, wygląda no. na to. No, nie będzie Ładnie. Lepiej. Nadzieja jest taka, że Europa zostanie zyskrowana teraz, a Afryka w siódmej, nie? To byłby duży swing. Dobra, czyli kosmos, kosmos. Kłag? No kłag, kłag. Mamy straszaka na Michelin View. No. Oczywiście. O, 5! Jednak tak rzucamy jest. Te piątki. No, dobry rzut, true. Of course, czyli nie mieli Graina. No dobra, a Grain jest pańsowany. Coś jakoś takie tutaj coś? Jest pozytywne. No, to się przyda, tak. Tak. Wilosław. No. Walnie w Afrykę. No teraz trochę szkoda tylko Bertrapa na R7, jak ten Grain jest taki, nie? No ale wiesz, no, czy, że dostaną to ile tam mają? 20%? Mniej nawet. Że dostaną Graina teraz? Więcej. W szóstej. No nie, bo równie dobrze my możemy dostać. Może zostać na siódmą. No, ale nie, do, oni dobiorą ile tam? 8 z 29. 8 kart z 28, no to mają z 29 to mają 8 29. To jest, no, to jest więcej niż 1/4. No, okej, okay, dobra. Z drugiej strony mamy wtedy przewrót w Afryce, nie? I Afrykę wiemy. Prawdopodobnie. 3-5, czyli tak przewrót w... I możemy dobrać salta, więc jeśli failną pierwszy rzut, to możemy wysaltować... A nie, musimy dwa rzuty failnąć. No dobra, czyli co, próbujemy w Afryce zamieszać i misio i oby w nim długo posiedzieli. A próbujemy w Afryce zamieszać? Teraz przewrócenie Sudanu? Daje. A, jeśli daje. Bo sugerował, znaczy nie wiem tylko, czy nie chcemy myśleć nad przewróceniem czegoś wokół Kuby, nie? Bo to nam daje dominację, ale może... A tam kasuje dominacja, a my chcemy celować w uzyskanie dominacji w Afryce. No dobra. No come on, już nawet tu przestało działać? A patrz, a w centralnej to nam dawało dominację. Dobrze, odebrałeś im akces do Etiopii, panie.
No to jest takie głupie. Posadacie nie będą mieli dostępu do Egiptu. Kurde, no. Jest takie głupie. Teraz dostaniemy jeszcze te nuksapsy i nici będą z Bertrapa. Zobaczycie, tak będzie. Kurde, prorok. Teraz wiem, czemu niektórych proroków kamienowano. Albo wieszano. Odszczekuję, nie dostaniemy nuksapsów. Za późno. Zdżinksowałeś. I w dodatku przełamią nam nimi Niemcy, cholera. A to już byłoby... Chamstwo i drobnomieszczaństwo, wiem. Oj, tak. Kurde, no mega ważne, które scoringi spadną w szóstej, a które w siódmej teraz. Dobra, ogólnie mapa jest, no jest dla nich troszkę. Zakładając, że odbijemy Zair, to powiedzmy mapa jest równawa, tylko punkty się nie zgadzają. W kosmosie polecieli. Miłych wydarzeń już nie ma, bo wszystkie dostaliśmy i spieprzyliśmy. Grain. Znaczy dobra, hunta zrobiła, co miała zrobić. Chalt został i Grain został. Missile Envy zostało i nie widzieliśmy ani Flower Power, ani... Obydwa, ani z Muslim były. Obydwa nasze chińskie są jeszcze. A, też, też. Power Man, okay. To można jakiś scoring wypieprzyć może. I Gunman został jeszcze. Mhm. Z miłych eventów. O, to jest karta, zapomnieliśmy najważniejsze. 5 czy 6? Cześć. Przepraszam, że wątpiłem. Event? Event. Let's go. Wszystko. Gunman. Yay. Gunman, we will bury. W dodatku, kurczę, zobaczą Missile Envy. Ale to i tak chyba trzeba, żeby nie zrzucili niczego pożytecznego. W sensie, że jak mają Flower Power, to zrzucą, ale przynajmniej wtedy na... Bertrapa zrzucą Missile Envy, a nie Graina. Jeszcze raz powiedzieliście naraz i nie zrozumiałem. Missile Envy for the win, mimo że widzą. Paweł? No chyba tak, też możemy Nuclear Tezbana dostać, ale to... Mana przynajmniej się pozbędziemy. No, zwłaszcza, że nasza łapka jest jakby taka stresująca. Powiedziałbym. Kurczę, jednak Quagga trzeba było sfoldować. Byłby jak znalazł tutaj. Trzeba... Gunmana i tak na niego nie wyrzucimy. Tak, a cała reszta by poszła. Kurde, czyli co? Nie mają Flower Power, zgaduję. Czyli nuclear test ban dla nas, I guess. Yikes. Cholerny prorok. I od razu wyjdą? O! Niekoniecznie dobra no wiadomość, bo zaraz Graina zrzucą. Dobra, czyli przynajmniej się zbędziemy Gunmana. A co z Europą? No co z Europą? A co z nią zrobisz? To chcesz już jakoś co, ją realignować, czy co? Nie wiem. Zastanawiam się nagle. Centralny co nie zrobić, 2 punkty maksymalnie i to szkoda się. Znaczy nie no, można się tam pobujać. Co, pytanie czy Gunmana od razu? Pewnie można. Bo Wilbury bym się chyba nie odważył grać. Trzeba będzie... No bo to już 13 będzie, nie? Się robi. Tak. Znaczy inna sprawa, że z drugiej strony jak OPEC oddamy, a jeśli nie oddamy Wilbury, to oddamy OPEC. No OPEC daje tyle samo punktów, co no Wilberiu, więc... Być może trzeba będzie Wilberiu, bo to przynajmniej raz i koniec. Ale chyba bym zaczął od Gunmana. I co, i przewrót w Haiti, albo coś takiego? Aha, bo naprawianie po ich przewrocie w Panamie. Kurwa, nie strasz. No to myślisz, że to tylko ty możesz być prorokiem? Gunman, to zobaczysz, jakie to Gunman, wkurzające. Poczekaj. Gunman, oni w trapa i Wilberiu, tak? To jest plan. Pewnie tak. Dobra, ma sens. Jakby chociaż Europę mieli, to by było miło.
Myślę, że przewrócą Angolę, nie będą próbować Panamy, come on. Na pewnie i tak wyrzucą 6 czy coś takiego, ale... Przynajmniej nie w centralnej. Chyba, że już się przekonali do swoich możliwości. Właśnie, czy mieliśmy chociaż jeden przewrót inny niż jeden w strategicznym? Czy nawet rzut, wliczając brasza? Chyba nie. Nie przypominam sobie. W Pakistanie jeden, w Iranie jeden, w Angolii jeden. Brasz jeden. Brasz jeden. Możesz teraz sprawdzić, jak w Zairze wyjdzie, czy tam w Angolii, jak wolisz. A potem można, jeśli spudłują... Nie, bo chodzi o to, że jeśli spudłują znowu, to można Willim wejść do Kuby. Co i tak nam nie daje dominacji, niestety. No właśnie to... Nawet wrzucenie... No to nic nie daje. Znaczy, no nie daje 2 punkty, ale... No rano, rzućmy. Ale nie, to jest... Ej! Dobry plan z tym wejściem tam. No. Jeśli teraz... Teraz już wiemy, czemu spudowali z Missile Envy na Bera. Już się wyjaśniło. Nawet jak rzucają źle, to się okazuje, że tak naprawdę to był dobry rzut, tylko my nie mogliśmy zrozumieć czemu. Znaczy, mogłeś, nie? Dobra, pytanie, czy nie jest tak, że po prostu teraz godzimy się z Opekiem i na tem wywalamy Angolę, żeby dostać i Angolę, i Zair i... O tym samym pomyślałem właśnie. Może i rację. No dobra, wal pan. To co? Nie, jak na to już będzie wyżej, jak już widzą, że straciliśmy nadzieję. Trzy. Jakie są ciekawe eventy, które mogą mieć? Salt? Czesław. Nawet aż tyle nie da w tej sytuacji. Ale śmieszniejsze, że jeśli mają Europę, to w zasadzie tam będzie... No tylko na 5, a nie, jeszcze oddamy 3 opekiem na 8 dla nich. Never mind. No kosmos co jeszcze powiedzieć. Inna sprawa, że teraz niestety mogą się wchamiać do Niemiec. Kosmos tylko Uzuri i US Japan sobie będzie stało. A, bo nie widzę naszą rękę jeszcze. Ile jest czwórek, które mogą mieć? Power i US Japan, tyle. I Chiny. No. Dobra, kurczę, może nie tiltujmy aż tak bardzo, może coś z tego się jeszcze uda wyciągnąć. Tak sobie już pokaż karty, czy mi się zgadzają tutaj te. 38 mam, 22, czegoś nie wyrzuciłem. Grajna wyrzuciłeś? A pokaż tak na Discord, tak sobie. Ejże, co tu może brakować? Scoringi 4 to się zgadza, potem tak naszych dwójek mam 5, trójek naszych mam 7. 4, 5, 7 i NATO. I potem z ich kart jest tak, dwójek ruskich jest 6. Płak, a YouTube nie mam, okej, dobra, wszystko jasne. Może aktywne. Żartowałem. Dobra, pewnie trzeba centralną. Śmieszne ziemowi. Centralny. Pewnie a, tak, bo cóż by innego. I tak wiedzą. Czyżbyście nie cenili wisielczego poczucia humoru? Shocking. Fucking course. Space. We will bury you, czy OPEC? A, bo w zasadzie możemy potem tego nie grać.
Nie no, chyba grzebaczkę trzeba w kosmos. Yeah! We did it! Nowa nadzieja wstępuje w serca Polaków. Nic się nie stało. Mówię ci, to jest... Ta gra to jest idealna gra na Czarnobyl. To się stanie. Bo Warszawka jest discard, nie? No to raz ją dobierzemy. Tak. Kosmosik. Czarnobyl. To się uda. Kal jest aktywny. Dzięki naszemu wirtuozerskiemu zagraniu z Korean War'em. Wszystko się zgadza. Trzeba jeszcze trochę popracować nad tym, żeby Star Wars było aktywne, ale we will get there. Yeah. Rozumiem, że gramy socjalistów na event, nuclear subsy, socjalistów na opsy, nuclear subsy na opsy, Hawaii Learn na opsy i... Wyjścia za bardzo nie mam. I OPEC trzymamy. Okej, okay, over protection. No o, dobra. Jest, odchodzi, słuchajcie. Czyli można socjalistów teraz zrzucać. No chyba tak, chyba po prostu empty event. Nie, nie tych socjalistów. To ilu tam panie masz socjalistów? Baronów ropy. Pomyliłem z socjalistami, czasem idzie się pomylić. Dopak jest do dobrania. On może zamieszać w Azji, jeśli go dobierzemy. O! To jest z ciekawszych rzeczy jeszcze w deku dla nas. Arms Race Salt, OAS, Truman, Camp David, Nixon, Teheran, Special, US Japan, Allende, Blokada, Breżniew, Czesław, Flower Power. Blokada? O, to jest jeszcze w deku. No to wesoło. Mamy OPEC, dlatego właśnie. Właśnie, tak. No. Może zapomną, że go mamy. Dobra, fiksujemy Europę, of course. Czy chcemy overprotektować? Problem jest taki, że nie zoverkujemy i Francji, i West Germany. To może do samej Francji daj, żeby nie wyrwali na dobre. A nie wolimy do Zairu? I tak wejdziemy do Zairu, ale nie chcę ich kusić teraz do złego. Teraz, kiedy znają łapkę. Do Zairu i tak zdążymy. O, okej. Okay. Ale oczywiście, kurde, Europę nie dostali, no bo jakby mogli. To, że dokładnie raz zbudowali misyl Envy po to, żeby wyrzucić Greyna, to tak, też mało poważna sytuacja, szczerze mówiąc, jak na moje. To było już tak, wybitne. Wszystkie space racy, to jak raz im mogło zaszkodzić to dobre rzucenie, to nie. Dobra, How I Learned jest potencjalnie wydarzeniem w R7. Chociaż pewnie właśnie, gdzieś, ciekawe, nie no, gdzieś przewrócą pewnie jednak. Nie ma co aż na to liczyć. Pewnie Saharan, bo to nawet... No tak. O! No dobra, to daj nuklearkę za dwa do Zairu i... Chyba, że jakieś tam lepsze... Tak, Paweł, zgoda? Bo ja nie mam lepszego pomysłu. Czekaj, no bo w sumie... Można też pomyśleć nad lepszym overkiem niż Zair, nie? Jakiś Meksyk, jakaś Korea. Jakiś punkt do Izraela. Myślę, może? Że ja bym właśnie. Się... Jak oni będą chcieli nam coś przywrócić, coś tam nam się gdzieś wypieprzyć, to się nam wpieprzą, nie? Więc. No, nie, i tak coś zostanie niezoverkowanego.
Dobra, i jeden do Zairu na pewno. Czy chcemy dać jeden do Izraela, żeby się bronić przed Redrow Muslim Revolution? Czy to jest jakiś niszowy scenariusz? Ja bym dał. Możemy też... ja bym dał. Nie, ja bym dał, bo ty po prostu i tak tam finalnie, żeby to jakoś tam. Aha, okej. Okay. A how about Venezuela, który jest naszym jedynym battlegroundem w South Ameryce? I ja widzę scenariusz, gdzie oni dobierają South Amerykę, przewracają czwórką Wenezuelę, wyrzucają cztery i koniec. Czy nie martwimy się? Dużo scenariuszy. Znaczy. I tak mamy bo tyle różnych zmartwień. To co? Czy z wszystkich, wszystkich overków myślę, że to ma najwięcej sensu, ale no nie wiem. Albo to, albo Izrael. Właśnie zgadzam się, że Wenezuela lub Izrael. You move it? Decision? Może Izrael w takim razie. Budło. Idealny overek. Jak myślą, niech się zastanawiają. Właśnie. To jest. Nawet Hiszpanie nie byli gotowi na taką strategię. O jest. No dobra. Allende już był? Nie. Nie było go. Można Chile, dwa do Urugwaju niby. Uruguay. Tak postraszyć naiwnie. Można zrobić dwa do Urugwaju, tak. Oni wtedy zaraz nas realignują w Urugwaju oczywiście, ale kto wie. Dobra, ale oni pudłują, my ich realignujemy w Brazylii i Wenezueli i trafiamy oba 6-1, a potem zajmujemy Brazylię i... O, no w końcu to prorokujesz to, jak trzeba. Yeah, I said. Was it so fucking hard? Właśnie, późno się na to zabrałem, ale to jest droga do zwycięstwa. O właśnie. Teraz jest zasadnicze pytanie. Znaczy dobra, zobaczmy co oni grają najpierw. Już ustaliliśmy, co wyrolują. Jakie jest zasady? Nie no, czekaj, bo How I Learned grany na event daje nam 3 punkty, nie? No, no. Daje nam 4 punkty. No nie no, punkt 1 mamy, nie? Zakładając, że będzie realignment. Może nam dać 3 dodatkowe. No. Dlaczego? A, okej, okay, dobra, przepraszam. Chodzi ci o ten... No, o różnicę. Tak, 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 tak. A tak, 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 tak. Nie, przewróć. A nie, no tak, daje nam i tak 3 punkty. Dobra, to teraz... można kurczę realignować teraz w takim razie. Właśnie. No i secondary targetem jest Wenezuela, o dziwo. Dobra, jak my się w ogóle zapatrujemy na to, żeby następna tura się zaczęła z Defconem 5? Czy to nas boli, grzeje ziemi? Trochę dymu mile widziane, moim zdaniem. Bo w sumie, no nie wiem. No już Defcon nie jest aż takim czynnikiem. A dobra, a Duck and Cover jest w grze? Nie, Discard. Nie, ale no, troszkę kart dojdzie, nie? No, no, no. Nie, no to pytałem tylko, czy na pewno na teraz nie jest opcja, żeby się pojawił. Tylko, okej, okay, bo w deku jest jeszcze karta, która się nazywa Che. I jak, oni mogą ją dość, z dużą szansą mogą ją po prostu dobrać i przewrócić Kolumbia, Urugwaj albo coś takiego, więc wydaje mi się, że to może być ostatnia szansa, żeby tak realignować. Tylko pytanie, czy jakby 3 punkty nie są lepsze. Może są, bo wychodzimy z Wargame Zone, no chociaż jeszcze jest jedna tura do Late Waru, więc... I don't know. Nie, no, dobra, może jednak bierzmy tę trójkę i... Byle przetrwać trochę dłużej. Pokminimy troszeczkę teraz to zrobić. Może się stanie coś wesołego, nie oczekiwanie. Się tury mogą liczyć, jak my pykniemy potem Tajwan, a oni, wiecie, to się mogą tury liczyć. Się mogą. O, dobra, fajnie, boj. To jest dobra ręka. No, odmiana. Gorzej, że widzą ją. East European jest obvious hold card, moim zdaniem. No ja bym tak robił bardzo dużo, żeby ją zatrzymać. Nixon wydaje się jak dobry headline, chociaż Voice of America, jeśli mamy jakiś target od razu, to też jest dobry plan. Uwaga, czytam ich rękę. Znamy 8 z ich 9 kart i to nie jest dobra ręka dla nich. Mają Allende i blokadę ze swoich. Naszych mają Trumana, Camp David, Our Men in Teheran i Special Relationship. I z neutralnych mają Indopaka i Salt. I mają na 8 kart mają jedną trójkę, żadnej czwórki. Okej. Okay. Musi iść na opsy. Okej, okay, i z ważnych rzeczy mają Trumana, więc jedno, mamy dwie czwórki do ich jednej trójki potencjalnie, nie znamy jednej karty, więc jeśli im zabierzemy Chiny Nixonem na headline'ie,
a potem im się wpieprzymy w Polskę jakimś Flower Powerem albo inną Japonią, albo Flower Powerem into ich trójka, into Japonia i oni nie mają co z tym zrobić, to możemy od nich wymusić, jeśli nie będą chcieli go holdować, no to możemy od nich wymusić Trumana na Polskę. To jakby no jest możemy scholdować EU i zaboli byśmy dłużej, nie? Właśnie, that's my point. Mm-hmm. I... No dobra, bo... Mówię tylko do rozważenia. Pytanie, bo okej, okay, bo... Nieważne, czy to robimy, czy nie. No nie, Headline to jest albo Voice, albo Nixon. I pytanie, czy mamy jakiś dobry powód, żeby zagrać Voice over Nixon? Szczególnie, że ich ręka wydaje się, jakby trochę potrzebowała Chin. Voice'em nie... Odbieramy im akcesu znikąd. Nie ma takiego miejsca na planszy. Właśnie. Znaczy nie, no tam tworzymy dym, ale powiedzmy przy Defconie na 5 to i tak trochę dymu jest. Voice będzie dobry do naprawienia też tego, co się tam popsuje po przewrotach. A poza tym tak. Voice jest dobry, kiedy my widzimy ich headline, a nie kiedy oni widzą nasz. No, nie? No dobra, no pewnie można Nixon. Ciekawe jestem, co oni zagrają, bo nie mają. Jeśli holdujemy EU, to albo OPEC, albo... Które karty oni nie znają? Japonii? Nie, Japonię znają. Oni nie znają. Nie Voice'a znają, nie znają. Voice'a nie znają. EU nie znają. EU nie znają. O, to też dobrze. Okej. Dobra, znaczy Czesław duża szansa, że tam... Dobra, jeśli nie zabiorą nam z Wenezueli, to będą mogli chcieć coś tam z tym robić. Z Kolumbią, z Urugwajem. Czesław jest irytujący, no ale... Musimy im dać albo jego, albo OPEC, co jest raczej... Tak, ale mam na myśli, że oni mogą jeden cel Czesławowi zabrać. Aha, okej, okay, to... Czy... Yeah, sure. No, lepiej jak będzie bił w Kostarykę niż w Kolumbię na pewno. Chociaż ja na ich miejscu... Nie, dobra, sami mają dwie możliwości, albo do skutków Zaire, albo do skutków Wenezuelę. Też pamiętajmy, że wiedzą, że mamy czy na 100%, więc... A, no tak... Więc mogą być... Nie, ale nie możemy sobie na OPEC pozwolić, skoro jest 4, a ono, yeah. OPEC daje okay. za dużo. Co prawda Arms Race może się uda wyrwać, chociaż... Nie, no dobra, dwa przewroty zrobią, zakładamy. Teraz, oni mają jakiś problem karty? Takie konkretne problem nie w kosmos? Usuri pamiętam, ale co jeszcze? Truman. Nie mają Usuri. Nie mają Usuri, Usuri no. było w poprzednim. No, okay. Teheran? I Spectral, no ale Spectral to jest nic. No dobra, Spectral to nie istnieje. Camp David poświęcą. Wow. Tak, mają Truman i Teheran. Czyli no Truman to są dobre karty dla nas w miarę. No znaczy, tak, Truman ale to... jest potencjalnie groźną, a Teheran jest dobry dla nas. No okay. Trumana się zbyli szybko, oczywiście. Okay. O. That's some good news. No dobra. Wywalam, żeby było tak. Pytanie. Olejny tak, Zaire i realejny Brazylię? Czy ktoś ma lepsze pomysły? Kurczę. Elejnujmy Brazylię. Nie mamy trochę. Nie podoba mi się idea, że mielibyśmy stracić Zaire i Angolę po nieudanej serii. Po nieudanej serii, ale. Przewrotu. Myślę, że dostaniemy ABM na twarz. Aha, bo jest Defcon 4, o Jezu. Tak, tak. Przepraszam. A, okej, okay, dobra. Bo tak z taką pewnością powiedziałeś, że realignujemy, że się trochę zdziwiłem. Nie, to dobrze, że jednak się odezwała w tobie jakaś wątpliwość. Instynkt samozachowawczy. Trzeba zrobić tak. Chcemy chyba zająć Zaire i popsuć Algierię może? Chcemy rzucić dużą... Czy trzeba zająć Zaire i zrobić jakieś zagrożenie, nie? I pewnie... Pakistan, to wiesz, co się stanie. To już widzieliśmy. Że oni nie mają Indopaka przypadkiem? Nie wyrzucimy jeden... Oni mają Indopaka, tak? No, okej, okay, dobra, to nie rzucamy. Uratowaliśmy się przed tą kolejną jedynką w Pakistanie. Znaczy, okej, okay, co do Angolii... Zaraz wracam, muszę sobie zmienić słuchawki, bo mi się kończy bateria. Co do Angolii i Zairu, to jakby sure, fair point, tylko nie mamy obvious targetu na Voice i jeśli oni będą mieli w Angolii jeden lub dwa opsy, to możemy ich po prostu wykurzyć stamtąd i z South Afryki i skądś jeszcze i wtedy ich jedyną szansą będzie, nie wiem, próba wejścia do Kamerunu, no nie? Znaczy nie, ja mam taką ideę, żeby po prostu wejść do Zairu i do Algierii, połamać tam. Do Algierii? Tak, za dwa.
Czemu do Algerii akurat? Żeby Algeria stworzyć nie jakiś wpłynie. kryzys. Aha, dobra, tylko że pewnie oni przewrócą, my przewrócimy i tyle z tego wynikło. Tylko kurczę, jeśli my coś przewrócimy i trochę pójdzie za słabo, to oni po prostu zabiorą Angolę razem z Zairem. Znaczy, ja się zgadzam, żeby wejść do Zairu i ewentualnie iść na scenariusz, oni przewracają Zair i tu my przewracamy Zair i my mamy ostatni przewrót dla przeobcy, więc Zair jest nasz i możemy się cieszyć Afryką. To jest okej. Okay. Tylko w takim razie, co robimy konkretnie poza tym, że wkładamy pewnie dwa obsy do Zairu minimum? I możemy włożyć dwa do Zairu i dwa do Izraela, bo dostaniemy od nich Camp David. Aha, w ten wtedy Camp sposób. David będzie się dla nich równało no, wyrównaniem sytuacji na Bliskim Wschodzie, co jest jakimś rodzajem kryzysu, tylko nie takim natychmiastowym, ale nie wiem, na ile tworzenie natychmiastowych kryzysów, takich gruźb jest super ważne w sytuacji, gdzie basically gramy w otwarte karty. Może i rację. Czyli co, dwa Zair, dwa Izrael po prostu. O, i pamiętajmy, że to jest ostatni reshuffle i ja nie wiem, na ile to jest ważne, więc się nie upieram, ale jeśli wywalimy US Japan na obsy, to Japonia będzie po prostu normalnym krajem do przejścia, no nie? To słyszymy teraz? Tak, tak. Trochę tak, słabo. Słyszymy, trochę słabo, ale słyszymy. Kurczę, ja lubię postawić ich na jakimś musie, żeby musieli przewracać zamiast kombinować. A co oni będą chcieli zrobić, jeśli nie przewracać z ich ręką? Tak realnie, co oni mogliby w ogóle? A, w sensie, że aż taki szajs mają? No, może i rację. Nie wiem, pytam, czy widzisz jakąś taką rzecz, którą oni mogą zrobić i by bardzo chcieli, a my próbujemy ich zmusić do przewrotu. Bo dla mnie to wygląda, jakby oni chcieli po prostu przeżyć tą turę z jak najmniejszą stratą na mapie i modlili się o dobre rzuty w kostką w tym Zairze, no nie? No właśnie, a i tak kurczę, coś tam rzucili. Paweł, jesteś już z nami? Jestem. Okej. Okay, to nie słuchałem za bardzo co ten. No, czyli co, dwa Zair, dwa Izrael, tak? Chciałem się zupdate'ować, że pomysł jest pójść dwa Zair, dwa Izrael. Żeby Izrael się sam wypełniał jako remis na Bliskim Wschodzie, jeśli zagrają Camp okay, David. Bo dadzą nam Camp David. No dobra, spoko. Okej, bez większego znaczenia, ale jakby mieli Mr. Andy, to zagram US Japan. Tak, nie no. Bo i tak nie mają co zrobić z Japonią. Koszernie, koszernie. Dobra, na Arms Race raczej nie mamy co liczyć, po tym jak będą mieli jeszcze jeden przewrót. Tak, że czym przewrócą? Jak... Znaczy, pytanie, czy my mamy czym przewrócić, żeby... Znaczy, jak oni przewrócą czymś, a my Flower Powerem, no to basically możemy dostać 3 Arms Race'a równie dobrze. Ja nie wiem, czy to nie jest dobry pomysł, żeby w ogóle przewrócić Flower Powerem for the sake of getting Arms Race. Musimy uważać też, nie? Na co? W sensie... Chodzi nam 10 minut na turę, nie? A! Nawet 4. A oni mają przewagę czasową. O, a ja już odpadłem z Blitza, więc nie jesteśmy w dobrych rękach. I to z Haribem. Z Blitza, no nie? Więc... nie wróżę nam sukcesu. Też jak odbiją Zair i wyjdzie im mało, to jest opcja taka na bycie trochę bardziej crazy, przerzucenia Flower Powerem w Nigerię i potem wywalenia ich z Zairu Voice'em. Tak z tego co ja widzę, z ciekawych rzeczy. O, i w sensie wtedy jakby... możemy aktywować Arms Race, bo Flower Power nam da wystarczająco mi obsów prawdopodobnie przed zagraniem cza. I możemy zutylizować Voice w jakiś sensowny sposób i pójść na 4-1 w Afryce i to będzie im ciężej wyrównać kantem. Szczególnie jak cze pójdzie w cholerę po tej turze. Ale no musieliby rzucić nie 6, więc nie oszukujmy się. Tak
Swoją drogą ciekawe, czy zamiast Nixona sensownym headlinem byłby Voice na Bliski Wschód, żeby wyczyścić OPEC. Wtedy by musieli w zasadzie naprawiać zamiast przewracać. Okej, okay. To byłoby ciekawe, tylko że wtedy oni po prostu to naprawiają saltem albo czymś takim, nie? I co? Albo Chinami po prostu. W sensie nie, to jest scenariusz, który jest chyba dla nas zły. Rzucamy Voice'a w Middle East, a oni nam Chinami po prostu naprawiają wszystkie szkody. A, bo oni bardzo chcą przetrzymać Chiny. Znaczy w sensie chcą, nie chcieliby... Bardzo, ale ile tam mają krapu? Nie, no Teheran? Dobra. Okej, się dowiemy czegoś. Okej, to jest dobry Teheran. No dobra. Wystarczająco dobry. Tak, Cambridge nie ma znaczenia. Tak, ale możemy wyrzucić. Usuwać. Znaczy w sensie to jest neutralna dwójka, tak. Portugis out for sure. Will bury you out for sure. Dobra, Afryka. One small step, I'm not sure. Nie, w sensie, no zostawmy, się przyda. Jakim to jest zostaw. Dwójka, ale nie, zostaw. Jakim skasujemy przesuwam, podglądanie? Przesuwam... Co? Nie, a to można przesuwać? Chyba nie. Nie no, jak go podnoszę, to Afryka się przesuwa na prawo i widać, ile mamy w Angolii, widzisz? Dwa. Aha, okej. Okay. A, dobra. Możesz też Afrykę przesunąć. Works the same. Nie, bo ją jeszcze zdiskarduję, przepraszam. A, nie no, Afrykę chcemy zachować, rozumiem, zachowuję. Że... No, tak, no dobra, tak. To zachowujemy tyle, tak? Mhm. Portugis i Wilbury to nie są złe karty do zdiskardowania. Mirajmy. Weź rzuć jeden w tym za ich, że błagam. Gościu. Jazda, może być dwa. To jest. 3 milopsy dla nich. Postuluję Flower Powerem rzucić w Nigerię. I żeby... Czekaj, 3 w Nigerię, 2, 1, 2, 3... 1 punkt, nie? Tak? Dobrze liczę? Flower Powerem w Nigerię, być na 4, Arms Race jest eventable wtedy. No, znaczy na pewno Flower Power, nie? Tylko... Ale w sumie nie ma nic lepszego, bo tutaj over... A w co chcesz, w Brazylię? Traktowane te. Żeby w Brazylię coś wyszło, to musielibyśmy wyrzucić 5, basically, bo inaczej to po prostu zajmują saltem. A żeby w Nigerii coś wyszło, to wystarczy 3. Czy są jakieś przegapy? O, przegapiłem coś. Aha, rzut w Zairze przegapiłem. I w co tam celujecie? Ja proponuję rzucić flowerem w Nigerię i wtedy... Aha, twój master plan. Bo to jest w zasadzie podobny efekt jak w Algierii, tylko że większa szansa, że. Znaczy podobna szansa, ale większa. No tu musiałaby być czwórka, a tu wystarczy trójka. Aha, dobra. Breakować, a jeśli zbreakują saltem, to możemy ich bardzo niemiło zaskoczyć, no wojskiem, tak. Po prostu odwrócimy Nigerię z powrotem. Dobra. Dokładnie. Nigeria. Jazda! Kurde, no come on! A to jest niepojęte. To jest wyższy poziom absurdu ta gra. Niepojęte i potworne. Karty musimy mieć od nich wiele lepsze, skoro jeszcze jesteśmy w grze w ogóle przy takich rzutach. Nie, to po prostu skill. Dobra, czyli jaki master plan? Voice'em możemy ich wywalić z Saharan i z Nigerii. Mhm. A to wlezą z powrotem po prostu. No teraz nie wlezą. Teraz możemy ich wywalić z Kamerunu, Nigerii i Saharanu Voice'em. I oni zostają przy samej Algerii. No chyba trzeba. Jakkolwiek jest to irytujące. No jest. Wywalanie 3 punktów z non-battlegroundów o stabilności 1 Voice'em to nie jest moje ulubione. Zagranie. Znaczy, że oni się cały czas pozbywają krapu. Sukcesywnie. Jep. A my się nie posuwamy do przodu, ale to... My pozbywamy się dobrych kart. Właśnie to kwestia tej jedynki, no co ci mogę powiedzieć. Jakbyśmy tam wyrzucili chociaż 3, to ta mapa by wyglądała dużo inaczej. Może ta gra chce powiedzieć, że to jednak nie jest ci przeznaczone bycie kapitanem. Nie jest ci przeznaczona ręka na myszce tej reprezentacji. Uważaj sobie, ziemowit. Jeszcze Lewandowski, a nie
Kurczę, kto to jest? Tam jest taka młoda gwiazda Polski teraz. Już nie śledzę. Mamy jakieś? Ważne, nie ma. Nie ma takiej. Nie ma takiej osoby. Nando Szantusz. Co im tam jeszcze zostało? Jedna karta, której nie znamy. Blokada i co? David Indopaxalt. David Indopaxalt. Nie, taka złota ręka im się zrobiła. O, Bartosz Kapustka. Jak już szukałem Bartosza, ale to news sprzed 7 lat. Dobra, trafili oczywiście 6, bo co by mieli dobra, rzucić. Amset nie działa, Amset już nie działa. Wyrzucił no. Sorry, nie na event, tylko na te. Na nie no, najpierw wywalmy OPEKa w kosmos. W kosmos OPEK, nie? Bo to i tak trzeba zrobić. O, dobra, w sumie, no okej. Okay. Jest tak głupie. A w Breżniewa chcemy grać w siódmej. No. Więc a East European trzymamy. Więc na 5 i 6 IR mamy Arms Race i Champ do zagrania. Mm. Więc ja bym proponował teraz, jeśli nam dadzą chwilę wytchnienia i zagrają jakiś. Nie dadzą. Chociaż. Ups. Okay. No, w zasadzie do przewidzenia, ale co zrobić? Dobra. Czy to jest moment, w którym po prostu olewamy Defcon, żeby móc odbijać Angolę i nie wchodzimy do Zairu, żeby realignować Brazylię? Bo cały czas nie zrealignowaliśmy tej Brazylii. Nasza kapitalizacja na tej dwójce w Urugwaju jest zerowa. No, nie no, chyba rzeczywiście spróbujmy realignów teraz, bo potem nie będzie no można. Wiesz, Arms problem race. Jest taki, że jak w następnej. Wiemy, że w następnej turze gramy Cze i teraz oni mogą nim przewrócić Kolumbię i Urugwaj. Mają trochę ciężej przez Salta, ale niedużo. To spróbujmy wiem, Arms Race. Przewrót wysoki w Angolii będzie bardzo bolał teraz, jak tam pierwszy. Trudno. Dobra, nie wyrzucą wysoko, my wyrzucimy wysoko. Myślmy pozytywnie, Pudło. Kurde, kto rzuca ciągle te jedynki? Pudło. Ja no to jest tak głupie. Kurde, nie pamiętam gry z tak złymi rzutami dla jednej ze strony. Pamiętam, czy powiedzmy, że te złe rzuty były rozłożone. Okej, okay, event, dajemy IP. Dobra, tylko czy chcesz jeszcze raz spróbować tych realignów? Chyba nie, aha, bo okej, okay, bo wiemy co będą przewracać. Będą przewracać no. Kolumbię i Urugwaj. Nie, sure. Why not? Czemu nie w zasadzie, tak. Juhu! 1-6! 3-5! O! Yay. Za szóstym razem! Zadziałał! No dobra. No i co, musieliby rzucić w Urugwaju 5, żeby dostać tam jakieś opsy. Dwa, tu. Okej. Okay. No, w czym problem? Co, szósteczka w Urugwaju? Nie, 5! Jazda! Mówiłeś, że 5, to dali 5. No nie będą z ciebie robić fałszywego proroka przecież. No przecież właśnie. Moje prorokowanie to chyba jedyne, co ich potrzebuje. Krzę od początku. To co oni tam mają? Teraz mają Camp David i Yusuri? Nie Yusuri. Camp David i coś? I co? A, Warszawka. Punkty. Jest... No dobra, to jest akurat dobra informacja. No dobra, to i teraz już trzeba by zająć ten nieszczęsny Zair. Myślę, że Zair i co, przyłamać Brazylię, czy? Pewnie tak. Żeby przynajmniej coś się działo w interesie. Chociaż wchodzi mi troszeczkę już tumiwisizm w tej sytuacji. Nie, to jest jeszcze do wygrania. Nie, no, Czarnobyl dobieramy, Europę, Wargamesy i Czarnobyl dobieramy. Prorocy, olera. No dobra. Wiktorsów nie headlinujemy wyjątkowo. Tak. East European... Znaczy, ja nie chcę mówić, że dostaniemy Reformera, bo potem będzie, że wykrakałem. Już ale... powiedziałeś, kurczę. Dobra, czy Czarnobyl to jest nasz headline? Chyba tak. Trochę Czarnobyl... na zasadzie wisi mi to wszystko, jedziemy. Jak nam spieprzył Afrykę, akurat mamy jak się jej pozbyć. Czekaj, policzmy. Nie ma co liczyć, mamy dość opsów. East European nam breakuje wszystko, co oni mają tak. W Europie.
I jak headlinujemy Czarnobyl, a oni nie wiedzą o EU, to nie wygląda aż tak strasznie ten Czarnobyl. No, szczególnie jeśli mają jakiś teardown na ręce albo coś takiego. Warszawa zeszła i nie wróci. No, nie ma innego wyjścia. Jazda przecież nie... Zamykamy oczy i jedziemy na Europę. I owszem, wiem, że dostaniemy reformera, bo już to Kassandra wykrakała. No przepraszam. No, sorry. Nie chciałem. Ej, ten... no. Kurwa. Dobra. Okej. Okay. Czy plan Europa jest dalej aktualny? Bartek, czy możemy się mówić, że na przyszłość prorokujesz dobre rzeczy dla nas, a nie dla przeciwników? I tak, plan Europa jest aktualny, bo nie mam żadnego innego planu. Nic innego nam nic nie da. Na mapie tego naprawdę nie... Azja? Czekaj, bo jak to będzie Europa wyglądała? Aha, nie, w zasadzie co oni zepsują... W sensie, zależy, nie? Zależy, czy oni pójdą w jakieś scenariusze typu West Germany, France i po jednym, nie. Czy pójdą scenariusz... Dwa West Germany i dwa na obstawę prezydenta. No właśnie, ja się zgadzam i teraz jakby jak pójdą 2-2 na swoje, no to nawet po EU zostają na overprotekcie wszędzie. I co nam to daje? I co mi daje? No nic, no nie możemy tego tak zbrejkować, żeby im to zabrać. No bo dobrali jedyną kartę. Możemy zrobić ten. No. Możemy się napierdalać w Afryce i dawisz Afrykę wysoko zaskorować, jakbyśmy, ale to... Yeah, what's kind of... an idea, I guess. Tylko, że Afryka to jest bardziej przewracajka niż... No właśnie... Pytanie, czy na przykład jak zagramy Czarnobyl na południową Amerykę, to czy to ich nie bejtuje do przewracania Brazylii na przykład? Może. Znaczy wtedy rzucą 6 i w zasadzie nic z tego Czarnobyla nie mamy jak. No mamy to, że nie rzucili w Afrykę, a my mamy Afrykę na ręce. A jak nie rzucą teraz w Amerykę Południową, to możemy zabrać Brazylię i mieć remis w Południowej. No bo, jaki jest argument, żeby zagrać teraz Czarnobyl na Europę? Ja tego nie rozumiem. Myślę, że nie ma. No, no to nie da, pewnie, że się plan Europa można sobie skreślić już. O kant potłuc. No dobra, no to co mamy lepszego niż Ameryka Południowa? No Afrykę. Afrykę mamy, bo ale to przy dobrych wiatrach zakładając... No nie, bo to nam da Algierię prawie na pewno. Nigerię. I Algierię? Okej, w sumie racja. Algierię też. I Nigerię też, jeśli nam się uda. No. Jak dostaniemy Algierię, to Nigerię też. Co, znaczy oni teraz zaczną się oczywiście bujać z przewrotami, 2-1 w końcu mają w przewrotach. No tak, dobra, ale no ale i spudłują. I kiedyś się dobre rzuty. Już o widzisz, jakby... spudłują, tak. Now you're talking. Tylko nie przypominaj sobie, że mogą mieć kartę, która skończy tę grę w tej turze, której nazwy nie będę nie wymieniał. Nie mają. I tak musieliby zejść z Defconem do dwóch, ale nie mają. No w turze, a nie rundzie, ale owszem, tak. Dobra, Alliance może nam pomóc. Alliance może nam zejść z tego, z zagrożenia Wargamesami, nie? Dobra, ty nie jesteś prorokiem, ty możesz sobie pozwolić. To śmieszne, że jakby nie mieli reformera ani ABM, to byłoby po grze właściwie. Wiesz, po grze jak po grze. Po pierwsze mogliby dojechać do 20 jeszcze, no nie z Afryką, tylko z Południową i z Middle Eastem. Może i z Azją, no słabiej. Nie, no tylko mówię, że było zaskakująco blisko, gdyby nie mieli idealnej odpowiedzi as always.
Rozumiem, że... Ale dobra, nie mówię, potem zapytam. Okej. To jest... So fucking wrong. No ja wiem, szatul do... Aha, nie, Europę możemy odzyskać teardownem, którego i tak nie dostaniemy. Albo po prostu zaczynamy łupać w tę Afrykę. Pierwszy odruch to jest szatuł do Francji, ale... No tak, tak, dokładnie. Nie, dobra, może warto. Wtedy oni Może warto, zapunktują jest... południową. No tak, i tak będą się z nami bujać w tej Europie. Nie zamkniemy tego na raz, więc w No sumie... bo czas zacząć walić w Afrykę chyba. Tak, tak bym zrobił. Coś A, w ten sposób? No można rzeczywiście. No to jest dobry pomysł. Też mam wrażenie, że się karty skończy na tym, dygnacji. że... Po prostu zrzucimy Afrykę IMSEM, ale to i tak nie widzę wektora zwycięstwa tutaj. No dobra, mieli kombo. Wydawało się, że my mamy dobry kombo, ale... Indopaka już nie ma, Pakistan jest do przewrotu, w razie czego. A. No i elegancko. Nowa Pytanie, czy liczba. zrzucamy Afrykę, czy zajmujemy Zair, Nigerię? Nie, nie, maksymalizujemy. Zajmujemy. Gorzej, że czym tam? Unrestem trzeba, tak? Chyba właśnie... tak. A, bardzo nie chcę Unresta. No to Alliance. Obsygrać. No tego też kurde. Nie chcę. No, kurde, to jest smutna nowina, ale coś musimy zagrać. Nie. Ale właśnie Alliance zbyt istotny wargamesowo, moim zdaniem, Alliance jest. Ale... No z czegoś musimy zrezygnować, no. Właśnie, a czy nie chcemy zrezygnować z bicia się przed Aha, o Afrykę. Afryce teraz i zrzucić Afrykę, żeby ale, móc potem... Ale nie musimy się, poczekaj, bo nie... Musimy się bić przewrotowo, możemy zagrać... Aha, czekaj, czyli... Możemy, bo oni przewrócą Kamerun albo Angolę, jeśli teraz... Znaczy, poczekaj, bo jeżeli wejdziemy Nigeria, Zair, to możemy zrobić tak, że oni potem zrobią przewrót i wtedy zrzucamy za 4, nie? Tak jakbyśmy teraz rzucali za 4. Tak, tylko że wtedy musimy zagrać od razu jakąś kartę na obsy i nie chcemy grać czerwonej karty na obsy, więc albo oddajemy East European Unrest, który nadal jest groźnym eventem, mimo tego, że wyszedł przy post planem Europa, albo oddajemy Alliance of Progress, który potrzebujemy zagrać na obsy, żeby nie dostać War Gamesem po mordzie, nie? Więc dlatego się zastanawiam, czy po prostu nie lepiej jest wycofać się trochę z walki na obsy, skoro mamy eventy. No, czyli zrzucić Afrykę. Dobra, nie. Dobra, to zrzucę. No dobra. Dobra, 7. Na sprawę, że jak oni przewrócą teraz cokolwiek, w zasadzie i tak musimy przewrócić. Musimy, ale możemy bić w Brazylię pewnie, nie?
liczyć na duży rzut. Znaczy jak przewrócą Angolę, to ja bym chyba chciał przewrócić Angolę z powrotem. Pytanie, czy wtedy nie możemy jej przewrócić na przykład Iron Concha. Bo nie mają za bardzo do realignowania rzeczy. Nawet taki Meksyk czy Wenezuela wychodzą na zero, więc musieliby wtedy przewrócić Kolumbię. Kolumbię, tak. Ale jak przewrócą Kolumbię, to i tak mogą realignować Wenezuelę, więc... Tylko wtedy będą jeszcze chcieli tam grzmocić i będziemy się bujać w tej Kolumbii. Wymalujesz wielki cel na niej. Jakby, okej, ale pytanie, czy wtedy nie jest tak, że jak oni walną w Kolumbię, to East European Unrest ich zmusza do gry w Europie z powrotem, bo Warsaw Pact is gone. I my mamy Chiny. To, że Czarnobyl poszedł poza Europę, to nie znaczy, że oni jakby mają spokój z Europą, moim zdaniem. Dlatego mi tak zależy, żeby... Wiem, no, unrest na do widzenia, tak. Co tam próbują? Aha, dalej tam. Czy gdzieś będziemy musieli przywrócić? Dobra, pytanie, czy chcesz już sobie odpuścić? Może już sobie można odpuścić Niemcy na razie, bo i tak trzeba kłaga rzucić w kosmos kiedyś. No, ten Formozan może być tutaj... Nie wiem, czy trzeba rzucać kłaga w kosmos. A co innego? Aha, że... Możemy nie rzucać w kosmos, możemy zagrać Iron Clancha, albo... W sensie, chyba, że chcemy trzymać Amesa na Amerykę Południową, nie? I albo Bliski Wschód nawet. Albo Centralną, jeśli pójdzie bardzo źle. No, przetrzymajmy go i w tym, w siódemce, nie? Czyli kłak w kosmos, a... Albo zagrać kłak na event, ale... Boże, nie, no coś ty. No to... Okej, okay. How about Alliance for event? No dobra, dobra. Dobra, zagrajmy. Jak oni wrzucą teraz 3 do West Germany, to możemy zagrać z European na event, I guess. Tylko nie wiem, czy damy radę wyholdować ten European Unrest. Brush for influence. No, co się będą szarpać? Dobra. Nie mają Europy. By zrzucili na początku już. Mieli dominację. Już po reformerze. Tak, ale... Co okay, robić AR7? To... Quark Space? No. Okay, nie widzą nas. To teraz AR6 is European, AR7, a jeden kontra przewrót? Bo odwrotnie, nie? I lepiej na ostatni. Tak, to prawda. A, czaili blokadę. No dobra, zrobili nam tę uprzejmość, że przewrócili. Gorzej, że akurat tak, idealnie. A nie mogą wejść. O! Patrz, czy jest jednak jakiś pożytek z tego. Możemy walnąć w Brazylię. To może jednak teraz jest European, żeby nie weszli do Angolii? Nie wejdą. Czemu? Czarnobyl. O! Nie, w tej turze w kolejnej. Wejdą, ale cóż. Tak. Brazylia? No, o, liczby, i 6. Kurde, dobra. Moja prorocza moc jeszcze nie wróciła. Co wiemy, że mają? Camp David? Camp David cały czas się czai, no. I tyle. Tyle. I jedną nie wiemy. Kurde, Azję jeszcze by tutaj... Czuję, że Azję to jeszcze możemy odbyć. No sorry, albo nic, bo nic niczym innym nie dziabniemy tej Azji. No Formozan jest już, jak będzie dużo... No musieli nam zepsuć jeszcze modlitwę Europę, no. No tak? Dobra, jest instant dom. Tak, no co innego. Grain. Patrz, znowu świetna ręka. Ciągle dostajemy świetne ręce, powiedzmy sobie szczerze. No czyli będą do gówniane rzuty, nie? No wiem. Pytanie, czy na pewno Grain, bo Missile Envy może wyciągnąć Kala. Nuklear. No Kal to jest argument, zwłaszcza, że nie widzą w końcu cholerni podglądacze. Ale jeszcze jest NATO, Wargames, Red Scare, Muslim, taki mamy. Taki no dobra, no to jakby tylko jedna z tych opcji. Z tego co powiedziałeś, ale poza Nuclear. Grainsel wiadomo, że jest świetny, a Missile Envy albo. No.
No ale co złego możemy nim wyciągnąć? Jak wyciągniemy Wargamesy, to jesteśmy przynajmniej bezpieczni. Nuklear mamy, więc co możemy wyciągnąć? Muslimy są dobre, Kali jest dobry, Red Scare jest dobry. No chyba warto, a Grey, tylko właśnie kurczę, Greyna i tak będzie trzeba zagrać w turze, jeśli mamy Aimsa. No to może im wyciągniemy co innego. No dobra, nie, dobra. Missile Envy brzmi jak dobry i tak start. Nie, i tak nie mają CIA, nie? Więc, no tak, tak. Bo CIA przecież poszło, więc... Mhm. Dobra, jedziemy. 14 minut. Socjaliści, dobra, dawajcie Kal. Przynajmniej nie będą mogli tym razem zaskorować na dzień dobry dominacji. Niemcy plus Turcja, kurde. A nie, dobra, mamy Włochy tak czy inaczej. Czyli nawet niekoniecznie trzeba się tam pchać do tej Francji na poprawkę. Brazylię można w spokoju sobie zająć tą czwórką, którą dostaniemy. Dobra, OPEC zszedł na dobre, więc North Sea Oil jest nieistotny. Problem, że gramy Pershing albo South African Address. No, African Address gramy. Nie, możemy zagrać Pershing w kosmos, a South African i to kurde jeszcze w złej kolejności, no, akurat. No. Dobra, to mi cuchnie z Coringiem Europę. Grain? Myślisz, że już? Będzie lepszy moment? Znaczy, dobra, bo... Nie, bo chodzi o to, że chciałbym teraz mieć jednak trójkę, żeby zaprawić Europę. To co, chcesz North Sea Oil do... Francji Hiszpanii i... Francji? No. Okej, czy chcemy od razu grać czwórkę i wrzucić gdzieś dodatkowy punkt? Potrzebujemy tego gdzieś? Brazylia jest jedynym takim miejscem, które bym rozważył. Zgadzam się. Dobra, cel dla ABM-u, bo dawno nie rzuciliśmy jedynki, to pewnie też Brazylia. Jeśli będzie trzeba. Jeśli teraz nie przewrócą, no to wtedy już Greyna można. Nuclear Subs myślę, może być sensowny. A, mogą nie przewrócić, bo Angola. No. Ale to nam Nuclear Subs rozwiąże ten problem na szczęście. I Andresta spokojnie sobie zagramy. Tylko trzeba pamiętać, że wtedy ABM jakiego jest. Jakiego Andresta? Co ty mówisz? South African Andrest. Spokojnie. A, tego Andresta, dobra. Tego. No dobra. To można już łupnąć. Greynem? A, no faktycznie Greynem. Jeśli go nie holdujemy, no to cóż teraz? Kurde. Serio? W dodatku musimy sobie zatrzymać i zagrać. I think we do. Mogą mieć, a nie, nie mogą mieć wojska. Kolonia, no i tak trzeba to wziąć, no wiadomo. Even? Nie. Nie, trzeba bić. To jest jeszcze opcja Ira, chociaż chyba Brazylia lepsza. Nie. Brazylia? Tak, no w końcu musi szóstka wejść, prawda? Pięć. Almost. Ale jeśli oni nie mają czwórki, czyli nie zajmą Angolii i Brazylii jednocześnie. Yeah, but something. Zawsze coś. Little blessings. Jak grałem trójkę do Brazylii, to pewnie North Sea Oil do Zairu, Angolii i Nigerii. No tak, tak, jasne. Zanim wywalą nas z Kamerunu. Co trochę z się, bo Afryka Score, ale... No, tak, że mamy lepsze... Widać, że prawie na pewno dojdzie do final... O! Very weak. No dobra. Brazylia, Zair, Nigeria, zakładam. W Angolii jeszcze będziemy mogli poprawić. Izrael trzeba będzie niedługo zająć. Ale to jeszcze powiedzmy mamy chwilkę. Na jakieś... Bo jeśli mają scoring, no to zrzucą natychmiast, więc... Możemy się chwilowo nie niepokoić. ABM-a no pewnie trzeba będzie w Angolii jednak użyć, bo Nuclear Subs jest nieusprawiedliwiony z tą mapą.
Tak, oczywiście, a poza tym overkill na Angolii nie jest zły, biorąc pod uwagę, że jesteśmy zmuszeni do zagrania South Africa na Dokładnie. Rest. Pytanie tylko, okej, okay, bo... Czekajcie. Czemu nie spejsujemy Pershinga i wtedy Aldricha można wyrzucić South Africa na Andres, nie? Ale tak, ja lubię trzymać Aldricha na Bliski Wschód. Ja teraz... To jest ostatnia tura nam zostaje, nie? I jakby tak dwie karty będziemy holdować, także... Chyba, że nie gramy Chin i dostajemy dwa punkty za to, nie? No. Dobra, zaraz, bo klikam na oślep już. Nie, ale to miał sens, pewnie. Tak? Jeszcze Zair na poprawkę może? Zair i Sof, bo... A nie, poczekaj, Indonezja ma sens. Bo to już myślimy, to... znaczy po pierwsze Azja jest w tym i jeśli oni wezmą Laos, to nagle mają dominację. Więc wejdź na spokojnie. A protektować przed tym? Tak, tak. Ale to... chciałbym. Tutaj tak i... Sens. Dokładnie w ten sposób. Nie wiem, co ma ABM do południowej Afryki. Że jak walniemy ABM-em Angolę, to południowa Afryka jest bez... Teraz zbrejkują. A, że dobra, w ten sposób. A, kurde. Okej, okay, dobra, chwilowo mamy czas na kosmos w każdym razie. Okej, okay, czy rzucamy Pershing? No rzucamy. Tak, no Pershing w kosmos, nie ma tej alternatywy. Tak, pytam, czy teraz? Uwalniamy sobie troszeczkę ręki, oczywiście, żeby była szóstka, kurde. No, patrz jak dobrze rzucamy. Jej. Dobra, trzeba będzie w wolnej chwili zająć Izrael. Wolna chwila pewnie to jest najbliższy ARK. Oni nie mają milopsów jeszcze. No walą w Kamerun. Wtedy pewnie... Pewnie jest argumentem, żeby od razu nad Angolą przysiąść. R7 break. Break Algerii. Pewnie. Chociaż w zasadzie nie, break Indii. O. Czemu break? O, okej, okay, dlatego. Tak, ładny pomysł. Zuri w grze, tu jeszcze może. No dobra, w zasadzie często dostajemy dobre karty, ale nie wiem na ile możemy na tym aż tak polegać. Czyli ignorując możliwość, że przeciwnik też ośmieli się zagrać jakiś ruch, to ABM do Angolii, Nuclear do Izraela, African Unrest do Indii. Ej, wiecie co sobie myślę? Dobierzemy w następnej turze Red Scary, wygramy w final scoringu. Totalnie. To jest to, co się stało. O, tak, dobra. Oby twoja moc przetrwała to wszystko, co się wcześniej działo. Since now you're talking. No final scoringu to chyba. Nie wiem, mi się wydaje. Jakiegoś dramatu nie będzie. Okej, okay, będą mieli... Aha, nic im discard nie da. Czyli tak, można zająć Izrael, żeby tam jeszcze nie szarpać. Czemu oni to ze... Co jest? Aha, bo nie wiemy, gdzie nas nim. Dobra. Wywalamy Angolę? Jeszcze nie. Jeszcze overka sobie nie zbudowali, bo cwany nie zajęli. Daj, zajmij Izrael. I tak trzeba to zrobić. Nam tylko mogą... Jesteśmy sforsowani do zagrania ABM into Angola. Znaczy, bardzo możliwe, że teraz zaczną nam breakować Libię, na co pewnie trochę mniej poradzimy, ale no i tak wypadało zająć Izrael, skoro im nieprzezornie wyrwaliśmy Camp David zamiast AWACS-a z ręki. Nie przez mornie. Kurczę, ta mapa wygląda tak przyzwoicie, nieoczekiwanie. Tak, tak. To się układa. Plusik w Afryce. O! O, jaki ładny papież w Polsce czeka. Kto mądry go tam wrzucił? Elegancko. Touché. Dobra, szkoda, że nie można się szarpać, ale tak, no dobra. Poczekaj. A może... Władować go teraz do Polski, tego IBM-a. Warszawa już nie ma. Ale to nam rozpieprza Afrykę na dobre. Aha, ale niby Europa. Dlaczego? A potem Aldrichem wjeżdżamy. Czemu ten South African Andes mamy grać? Przecież nie ma żadnej wartości trzymania Aldricha. Okej. I kind of see that point w sumie. W zasadzie? It's kind of crazy, ale... Bo, Warszawa? No nie, ale to kurczę, Europa jest jednak jeszcze w deku, to jest myśl. To jest, oczywiście, że jest. No. A oni w dodatku nie mają milopsów.
Właśnie, a poza tym oni zagrali Brasha na punkty, więc czemu my mamy nie zagrać ABM-a na punkty? Jakbyśmy go zagrali na event, to byłoby oszustwo teraz. Come on, bądźmy honorowi. No i faktycznie, nie ma złych scoringów, czyli można sobie spokojnie zrzucić Eldritcha. No, za czwórką jeszcze będzie. No to a, idealnie. Idealnie nam się to wpasuje. Dobrze. Jeszcze może my Wargamesami wygra. No. Dwa punkciki za Milopsy. No właśnie, to tak się weselej robi nagle. Polska nagle za... Znaczy, 4 remisy. Tak, Polska powoduje, że Europa 7. jest za 7. No, ładnie. Centralna, a dobra, jest Kal. I gówno, poza nim. Ale Kal może wystarczyć. Jest terroryzm, co jest ważne, bo nie będą nam koło pióra dzieci latać. Jest Depth Crisis, jak wyżej. Kal skasuje każde zagrożenie. Chiny są jako rezerwa. My tu faktycznie to możemy, kurde, wygrać. Nie wiem, czy Kal kasuje zagrożenie dostania perdżem w mordę, ale... No, dobra, tego nie do końca kasuje. A właśnie, Flower Power aktywny. Prorok! Cholera jasna! Kurde. Okej, what do we do? Realign Angola to jest jedna rzecz, ale to jest greedy. Wiesz jak rzucamy, możemy zabrać tę Angolę po prostu z overkiem, bo jeszcze jest aktywne. Dobra, ale jakby Angoli i tak nie mamy. Nie mamy jak się bić o Angolę. No nie, no możemy ją zająć teraz. I spokój. Kalem. Ale co, chcesz rzucić wszystko do Angoli? I jeszcze jeden. Aha, bo nie dostaliśmy Perdża jeszcze. Jeszcze? Już niedługo. To chcesz zrobić? No, albo to, albo bronimy Europy. Moim zdaniem. Czekajcie, jaka jest punktacja tutaj jest? Centralna remis, remis, 6. Nawet jak nam przejmą Europę, to jest dalej remis. To jest jakby... Podając, że nam odbiją Europę, jest 5 dla nas na planszy teraz, nie? Oni nie mają scoringu, który im poprawia sytuację. Znaczy wiesz, jeśli mają odpowiednio dobre karty, niestety właśnie mogą nam się tak mocno bujać, że na nas wymuszą te Chiny nieszczęsne za szybko, bo to chętnie by się zostawiło na koniec, prawda? Tak, bo to... mówię, przejęcie samej Europy, czyli że oni muszą poświęcić tutaj punkty, żeby tą Polskę dziabnąć, nie jest... zwłaszcza, okay, że... Zobacz, a może właśnie jednak faktycznie bronimy Europy? Mogę. Mamy realiny na plus jeden w Angolii. How about to i to? I jak chcą, to niech przynajmniej zajmują se Francję. I mamy i tak plus jeden z Polski za sąsiedztwo, jeśli będzie scoring. I kolejne plus jeden na final score. A jeśli chcą przejąć Angolę, jakby forsując ją, to możemy wtedy realinować na plus jeden. I nie. Oni ryzykują dużo. A pół minuty wracam. Kurczę. No to jest 1:15 naszego czasu, więc... No dobra, bo jeśli nie chcesz tego, no to rozumiem, że musimy zdecydować, czy idziemy w Protection Europy, czy w Angolę. No i wtedy jakby zgaduję, że coś takiego jest opcją. No. Wtedy muszą dobra. Przewrócić Birmę. Nie, to jak tam Botswanę. I pytanie, czy jeśli nie przewrócą tak, żeby ją zająć, czy jej po prostu nie overturnują, to czy nie możemy anyway realignować Angoli na plus 1, nie? No to ma sens. Myślałem jeszcze o Brazylii, no ale nie można mieć wszystkiego. Jeśli zaczną nam łamać w centralnej, no to trzeba będzie, cóż. No dobra, to przynajmniej wymusza na nich średnio efektywny ruch, czyli ten przewrót Botswany. Albo to oleją i dostajemy Afrykę. No, dobra. Trzeba grać. Mało czasu. Już się zaczynam stresować tymczasem. No dobra, spokojnie. Fakt, że oni mają teraz dużo do łamania. I niestety na cokolwiek się mocno rzucą, trzeba będzie im oddać. Jeśli mają Europę, to nie mają z nią co zrobić, muszą ją zeskorować i jest Tak, bo jeśli nie mają Europy, to jest dużo gorzej. Czy mogą mieć five-year plan do tej Europy? Mogą. Nie mają go. Kurde. Na szczęście. Oj. No. Oj. Przepraszam. Jaka jest szansa? Come on.
Nie wiem, czy jesteś tak samo szczery, jak wtedy, kiedy mówiłeś, że mogą go mieć. To nagle terroryzm nam rozświetla troszkę jako opcję. Tylko jak zagramy terroryzm i... Nie mamy... Znaczy, musimy być świadomi, że z terroryzmem się wiążą pewne zagrożenia. Jeszcze z ciebie polityka zrobimy. Staram się. Oni jeszcze 4 punkty teoretycznie w kosmosie mogą. No nie? Nie trafią. Oh my god. Dobra, co my będziemy holdować? Kryzys i pewnie wojnę. To smutne, tak. Chyba że ją nam wyczyszczą. No ale jak nam ją wyczyszczą, to nadal jest jedna obsowa karta, którą no, chyba że chcemy zagrać na event i... Znaczy, okej, okay, to jest jedyna karta, która sama w sobie daje nam bilopsy, nie? Mm-hmm. Więc choćby For the Sake of War możemy ją zagrać. A jak wyrzucimy 6, to będzie miłe. Taki Irak przytulić. No. Dobra, na ich miejscu bym pewnie teraz zaczął łamać południową Afrykę, chociaż to też będzie. No dobra, zależy co mają oczywiście. Powiedzmy, że przewrócą Botswanę i ją wyzerują. Czy wtedy realignujemy Angolę, czy zrzucamy centralną? Czy nie, bym spróbował realignu. Czyli realign Angoli. Raz, tak. Okej. Okay. Latin American Dev Squad. Cokolwiek. Niech będzie. Dobra, Brasza i ABM-a nie ma, to Libii nie obrócą, żeby Regan był przydatny. No tak w zasadzie niestety kurczę, gdziekolwiek wejdą. Dobra, Middle East na pewno trzeba zignorować, jak tam to zaczną łamać, chyba że zaczną po jednym punkcie. To można sobie tak, pozwolić. No ale nie zrobią tego, to byłoby głupie z ich strony. To by marnowało cały potencjał Perża. Gorzej, że w zasadzie jeden region będzie trzeba tam poświęcić, jak tam zaczną łamać. Oby nie mieli czwórek. Innych niż ta, które już... Kurwa... Jasne. That sucks. To chyba jest China moment. Już. Which sucks. But what are you gonna do? Możesz ty w mordę strzelił. Laos możemy oddać, moim zdaniem. I don't care. No tak troszeczkę... Zairu nie możemy. I Nigerii nie możemy. To już no. Są dwie rzeczy, gdzie musimy dać punkt. No dobra, czyli co, Chiny myślę, do... Myślę, że w tym Laosie też trzeba dać, bo... Jeszcze nie trzeba, bo przezornie mamy punkt w Indonezji. Chociaż z drugiej strony chyba południowej też by się przydał. Myślę, że dajemy tak i dalej utrzymujemy przynajmniej groźbę tego realignu w Angolii. Jak robią rzeczy na mapie, bo mają więcej obsów i lepsze eventy, to nie chcę robią, ale przynajmniej jedna rzecz, na której możemy się wybić, to się wybijemy. Jeśli spędzą tę turę na tym, żeby próbować nas obsrejsować w południowej Afryce i się narażają na to, że ich zrealignujemy z Angolii, to dobrze dla nas. No, to jest tylko... Ja powiem jedną rzecz, bo jestem złym prorokiem, żeby Bartek już nie mówił. Jak mają Quagmire, to tak trochę w dupie jesteśmy. Quaga nie ma, ale jest Liberation Theology jeszcze. A. To też jesteś złym prorokiem. No ale musimy teraz zareagować, nie? No nie ma opcji teraz, nie. Znaczy jak zagrają Liberation, to wezmą dominację. I... Wiem, tylko że gorzej, że razy dwa, nie? Bo mamy ten scoring. Tak. No dobra, to chyba to jest najlepsze i... Potem może się uda to zrzucić tego... centralkę. Dziubdziać sobie tymi punktami. Kurwa, gdyby tylko nie było tej paniki, to bym tutaj poważnie wierzył w nasze zwycięstwo. Yep. Panika jest dość... No plus 10 jest dla nas, plus 10 jest na planszy dla nas w tej chwili, nie? Oni mają za Chiny punkt, który równoważy ten, że jest punkcik, czyli jest jakby 10 przewagi. No, znaczy spokojnie zabiorą jeden region, to na 100%. No, to na pewno. Jeśli mają Europę, to jest więcej dla nas. A poza tym nie jest... Chyba nie jest 10 tylko, bo za Europę jest aż 7. I plus 4, czyli 11, tak? 11 i oni mają punkt. Aha, i oni mają... A tak, no to precyzyjnie. Co mają? W Azji mają jeden. A, okej, okay, masz rację. Okay. No dobra, ale nie policzyłeś tego, że zaraz rzucimy 6 na Angolii i będzie dla nas, więc 6 w Afryce. Liberation.
Avax poszedł. Nie, Avax. Nie, zrzucili w kosmos. Poszedł. Misiel Envy nie ma. Nie ma, niedawno nie, graliśmy. Hunta jeszcze jest, ale to Hunta tutaj chyba. Nie no, Hunta byłaby dość painful. Czy zwykłe przełamanie by było chyba. Dobra, to jest coś, co ignorujemy. Na szczęście. Scoring trzeba walnąć, nie? Nie, czy Angole? Angole. No. Dobra. Następny scoring. Potem tak, można zacząć myśleć. Jakieś tam przewroty trzeba porobić. O, nie mają muslima. Dobra. Scoring. Dobra, i teraz jeśli będzie możliwość, to można zacząć myśleć, czy przewroty, czy terroryzm. Mhm. Plus jeden. Ale się złożę, jak mają Europę i czekają na ten terroryzm, nie? Tego nada mogą mieć, jakbyśmy terroryzmem wyciągnęli Five Year Plan, który by wyciągnął Europę, to byłoby śmieszne. Face. Dobra, pudło, czyli to... Pudło? Yes, o, dobrze. Pudło. Dobra, jeśli terroryzm, to teraz. Tak, bo scoring poszedł, dokładnie. Ja bym bił chyba. Zawsze terroryzm? Skracamy, no. Ach, no. Okay. I tak to by nam nic nie robiło. Znaczy dawałoby PZ-kę. Pytanie, znaczy, co teraz... Produkowało Iran War, nie? O! Wow. Fuck. Dobra, czas coś poprzewracać. Tłukę. Czas... Jedną turę. Dobra. Przewroty. Co nam... Przewroty wokół Kuby? No pewnie wokół Kuby. Dobra. Nie no, dobra. Mamy dwa przewroty i jeden ruch. Czy to nam Haiti, czy whatever. O. No. No, dobra. To, że mają złe karty, skoro przy takich przewrotach się tak dzieje, to prędzej. No tak, nie docenili brasza. Nie to co my. Dajcie tę Europę, cwaniaki. Dobra. Co będzie można zrobić z Jurym i Samantą? Oj. Five-year plan. Prorok. Jazda. Kurwy! Okej. Wartosz. Mamy dwa ruchy i oni zero. Mamy dwa ruchy i oni zero. Dobra, czyli... A, oni 0-0. Tak, oni 0-0. Dobra. Mamy dwa ruchy. Nędzny. Jednego milopsa nam brakuje. Dobra, to policzmy, co nam da naprawienie południowej. Co to spowoduje? Dobra, jak naprawimy południową, to z Ameryki jest 0. Mamy 6 za Afrykę, 7 za Europę. To jest 14, 13, 9 i wygrywamy 8 punktami, jak naprawimy południową. Tak po prostu? 7, bo dostajemy minus 1 za tamto. Ja bym chyba przewrócił centralną, ale po prostu wygrywamy. Nie no, napraw południową. O. Tylko nie latinem. To byłaby najgorszy sposób na przegranie gry w moim życiu. We did it, boys. O kurde. Ja już poddawałem się mentalnie w tej grze 3 razy. A tymczasem kurczę. A co tam mówiłeś o kapitanowaniu, ziomowic? Co? Bo... Znajdź sobie kogoś do rzucania i możesz kapitanować. I zakaz prorokowania. Prezes federacji. Dzień nakazuje. Cześć. Witamy UK. Gratulacje. Strzedziłeś cały mecz, czy tylko tak? Który wchodzi do szatni od razu po meczu. A. dobry mecz. Nie poddawajcie się, nie ma sensu się poddawać w 6. turze. No co, byłeś z nami w 6. turze też? Byłem z wami. Wow. Ale kurde, żeby przy takich rzutach jeszcze jednak to wyciągnąć. Zobaczmy mecz o awans, nie? No nie, to z Tajwanem walczymy jeszcze i wszystko się może zdarzyć. Jeśli pyknie, to będzie mecz z Tajwanem decydował.
No, no on i tak decyduje. No. Wygrywamy z Tajwanem i przychodzimy, ale jakbyśmy tutaj umoczyli, to do widzenia. No. Nie, nie, to wtedy tak, jeszcze tak, też, jeśli Tajwan zleje Hiszpanię, a my Tajwan, to by było, no. Jest kiepski, ale mają Haliba, więc ja zakładam, że ten Tajwan to jest jak Mołdawia. A my jesteśmy Polską. No. Także. No, patrzcie, 1700 dobijamy. Almost. No właśnie, gdyby. Panowie, czy ktoś to nagrywał? Nagrywałem, zgadza się. Także no, obejrzy to może z 10 ludzi, skoro to po polsku, ale. Cóż. Nie, no, ten z Amerykanami to ma ponad 100 wyświetleń na pewno. O, a czekaj, aż sprawdzę. Nie miał 400 czy coś takiego? 400? Nie, to chyba, że ktoś, moi subskrybenci wchodzili, patrzyli o cholera po polsku i wychodzili. 206 viewsów, ale gdzieś muszę sprawdzić minuty, ile to ma. Gdzieś tam mogę sprawdzić Creator Studio. 6 lajków. Oj, mam dislajka jakiegoś, kurde. Kto mi dał jednego dislajka? Sprawdzę. Dobra, nieważne. Oni nie grają jeszcze z Tajwanem, nie? Nie, nie. Także jeśli wtopią z Tajwanem, to wielka z Hiszpania z jeszcze większym Haribem. Nagle i oczekiwanie. No, ale to nie istotne, jak my wygramy z Tajwanem, to sobie mogą grać. Nie. No. Powiem wam, rzuty, znaczy kostka to jest jakaś masakra, ale karty mieliśmy niezłe. Tak, tak, karty mieliśmy. Tak, to prawda. No nie do nich szczególnie. By się szybko skończyło. Dobra, trzymam nagrywanie. Tak samo jak mieliśmy z Amerykanami. Karty dobre.